Autentyczne historie osób, które przeżyły spotkanie z nieznanym. Zacząłem widzieć różne światła, różne kolorowe, w grupach po 2, 3 i 4 w sporej odległości wydawały się być ode mnie. Zagadkowe obiekty. Strasznie intensywne, potężne niebieskie światło. To się wydawało tak, jakby to było, nad chmurami było jakieś ognisko tego światła, które przebijało się przez... No, ja do tej pory jestem w szoku, bo to się nie zdarza często, nie? Takie coś zobaczyć. Tajemnicze istoty. Przyszedł do naszego mieszkania taki obrzydliwy, brązowy szarak obleśny. Jezus Chrystus, a mnie na wymioty zbiera, jak o tym myślę. Ja w tym śnie się schowałam tak jakby pod stół. Niby byłam pod stołem, a nagle byłam na jakimś stole i ktoś mi zbijał igłę w plecy. Mrożące krew w żyłach przeżycia na granicy światów. Budzi mnie skrzypienie drzwi, znów widzę to światło. Wstaję z łóżka, idę uchylić mocniej te drzwi, zobaczyć co tam jest. I widzę postacie, ale czuję jakąś grozę sytuacji. Jestem przerażona po prostu. Biegnę i krzyczę do męża: strzelaj! Mówią świadkowie w Radiu Paranormalium. Ten zdecydowanie mało ciekawy rok 2020 wypadałoby zwieńczyć czymś ciekawym, a najlepszym na to sposobem jest spędzenie dzisiejszego wieczoru z Radiem Paranormalium i wysłuchanie kolejnego, 25 już odcinka podcastu Mówią Świadkowie. Przy mikrofonie Marek Sękiewicz. Dobry wieczór Państwu. W dzisiejszym odcinku wysłuchamy kolejnej już w historii tej audycji paranormalnej spowiedzi, w trakcie której słuchacz podzielił się całą serią historii o spotkaniach z UFO i zjawiskami paranormalnymi. Dużo z tej rozmowy wyciągną zatem zarówno osoby interesujące się tematyką ufologiczną, w tym spotkaniami z Bedroom Visitors, jak również pasjonaci tematyki duchów, nawiedzań, kontaktów ze zmarłymi, OOBE itd. Zdarzało się, że niektóre zjawiska działy się niejako na zawołanie. Zanim jednak przejdziemy do zapisu rozmowy z bohaterem dzisiejszego odcinka, tradycyjnie przypomnę kontakty do Radia Paranormalium dla tych z Państwa, którzy chcieliby podzielić się jakąś swoją historią o spotkaniu z nieznanym. Tych z Państwa, którzy przeżyli coś nietypowego i chcieliby nam o tym opowiedzieć, zapraszamy do kontaktu. Nasze numery telefonów to stacjonarne 32 746 0008, 32 746 0008, komórkowy 530 620 493, 530 620 493, Skype radio.paranormalium.pl radio.paranormalium.pl. Numer gadu-gadu 36 08 80 02, 36 08 80 02. Można również kontaktować się za pośrednictwem naszego fanpage'a na Facebooku pod adresem facebook.com/Radio Paranormalium. Czekamy także na Państwa e-maile pod adresem radio@paranormalium.pl, radio@paranormalium.pl. W razie gdyby pod naszymi telefonami nikt nie dyżurował, istnieje możliwość nagrania wiadomości głosowej. Bardzo serdecznie prosimy sprecyzować, w jakiej sprawie chcą się Państwo z nami skontaktować. Słuchaczy dzwoniących z numerów zastrzeżonych prosimy ponadto o podanie numeru, na który mamy oddzwonić. Wszystkim świadkom gwarantujemy pełną anonimowość. Zanim przejdziemy do wysłuchania zapisu rozmowy z bohaterem dzisiejszego odcinka, parę uwag ode mnie. Słuchacz na początku wspomina o ciągnących się obecnie u niego problemach z bezsennością, spowodowanych nadużywaniem w przeszłości środków pitnych o podwyższonym procentażu. Mimo tego szczegółu, który w oczach wielu osób może spowodować obniżenie wiarygodności przekazywanych relacji, uważam, że wyłączenie w tym momencie tego podcastu i darowanie sobie słuchania byłoby nazbyt pochopne. Apeluję, aby wszelkie osądy wydawać po wysłuchaniu całości rozmowy z naszym słuchaczem. Ja sam wiarygodność tego słuchacza oceniam bowiem na bardzo wysoką, choćby z tego względu, że słuchacz mimo upływu lat doskonale te wszystkie zdarzenia pamięta. Nie odnosiłem w żadnym momencie wrażenia, aby jakieś fakty czy szczegóły były doraźnie dowymyśliwane, zaś przekazane przez niego historie, kolokwialnie mówiąc, trzymają się kupy. Można też zaryzykować stwierdzenie, że obecne problemy z bezsennością, m.in. spanie maksymalnie godzinę, niejako otworzyły naszego słuchacza na doświadczenie zdarzeń związanych ze świadomym śnieniem oraz doświadczeń w przestrzeni astralnej. Co więcej, świadek mieszka bardzo blisko dużego lotniska i często wypatruje samolotów, potrafi zatem odróżnić samolot od czegoś innego, co przynajmniej w moim mniemaniu dodaje wiarygodności przekazanym przez niego relacjom dotyczącym niezidentyfikowanych obiektów latających. Pierwotnie zapis rozmowy z tym słuchaczem trwał prawie 3 godziny, jednak w audycji wysłuchamy krótszego nagrania trwającego niecałe 2 godziny. Podczas obróbki wyciąłem momenty ciszy i fragmenty nie dotyczące przeżyć i obserwacji naszego słuchacza. Przejdźmy zatem do słuchania. Słuchałem tej historii, bo tam jeden z waszych odcinków słuchałem i tam między innymi było też o tej Hucie Katowice, no, że tu mieszkam niedaleko, to też z ciekawości to posłuchałem przed chwilką. Bardzo ciekawa rzecz, kurczę. Tym bardziej, że tam jeździłem po tej Hucie, bardzo często było. No ale to w sumie nie to chciałem, kurczę, że tak powiem, opowiedzieć. No bo z tego co pamiętam z treści maila, to chyba tam pan miał kilka takich przeżyć, którymi chciał się pan podzielić. Ja mam tego bardzo dużo, dlatego że no w sumie też to takie trochę dziwnie zabrzmi, ale no, część mogło mi się tak wydawać, nie wydawać, no ale w związku z tym moim spaniem, no to już jest od dłuższego czasu, powiem tak, no nie jestem tam jakimś alkoholikiem, no ale ze względu na moją pracę, no to sobie pozwalałem codziennie wypić, no ile wlazło, a ze względu na swoją wagę, no to mogłem dosyć konkretnie wypić, więc no, przechodziłem już po prostu do takiego stanu, że no i 1,5 litra do 2 litrów dziennie wypijałem alkoholu, takiego mocniejszego, 60%. No i później człowiek miał taki tryb awaryjny, można powiedzieć. Funkcjonowałem wszystko, no ale no, miałem, że tak powiem, szofera własnego, no i ten woził mnie wszędzie, no jak był dostępny, jak nie był dostępny, no to po prostu, no to siedziałem w domu, na takim troszkę odwróciu, można powiedzieć. No i to też tak, później się zaczęły te noce bezsenne, no i potem się tak troszkę porypało w życiu. No ale to mnie jeszcze zacznijmy może nawet taką historyjkę po prostu wcześniejszą jeszcze za tych czasów takich dobrych, jak się tak urzędowało, takiego znajomego miałem, bo po prostu kupiłem dom tutaj niedaleko Kawiercia i taki domek taki stary, tam 2 ludzi mieszkało, nie miało dzieci. No i tam była ciekawa historia, bo było około 72 osoby do spadku wzywane do sądu po prostu, nie? No taka mała chałupinka, no ale... No i ten gość, żonę jego podobno, Pan Bóg świeci nad jej duszą i nim, no była sytuacja taka, się dowiedziałem od sąsiadów, że no ją potrącił samochód. No oni się tam bardzo żartli z sąsiadami i ją potrącił samochód, no i zmarła kobieta, no, a on jakieś 2 miesiące później też gdzieś podobno pił, no i urzędował w sprawie, go znaleźli, jak wywijał nogami, no pogotowie przejechało, ale za późno. No i to takie się tam mnie pytali, czy nie straszy po prostu tutaj, nie? No nie, no co mnie straszy, no nic mnie nie straszy, no tak wszystko tego, no ale zaczęły się dziać takie troszkę dziwne rzeczy pod względem, no to w nocy było przeważnie, no że, no to wiadomo, te zmory nocne takie, że po prostu coś mnie tam trzymało, coś czułem po prostu czyjąś obecność, to niby był sen, niby nie był sen ale każdy się śmiał, a od wody już mi się w głowie fantomi. No i taki przyjeżdżał znajomy do nas, taki niewierzący w ogóle, taki tam, dzieciaki ma, nie ochrzcił tego, tam matka z nim się kłóci. No i w ogóle on co tam tego Boga nie ma, tego szatana, co tam gdzieś wydziergał na ręce. No i my tak popili, ja mówię, Mariusz tam długo jest spać, ale mówię, wiesz, weź sobie pod uwagę, że są straszy. On, ciebie straszy, nie? No i poszedł tam z żoną do góry i z dzieckiem, no jego dziecko chyba miał wtedy rok. No i chłop taki 2 metry ponad wzrostu. No i w pewnym momencie w nocy tak spieprzał z góry, no w sumie parę schodków, to jest takie niskie przejście, łatwo rozwalił, no bo zapomniał o tym, że tam jest taka belka, siedzi czoło rozkrzawione, papierosa jednego za drugim w kuchni. Ja mówię, co się co? Ja, on tam nie wejdzie. Ja mówię, no ale widzisz, no ze mnie się śmiałeś, a tego, no ale temat umarł kilka razy. Pomijając, że w pokoju żarówek, mam lampę, co ma 5 żarówek, no nie wiem, chyba ich wymieniłem ze 200 albo 300, jak tu mieszkam przez 10 lat, można powiedzieć, nie? Non-stop strzelają, non-stop. To jest niemożliwe. No 1, 2, 3 czasem w ciągu wieczoru. Jak się zapala, to wywalają i koniec. No i to takie pierdoły, ale zaraz przejdę do sedna. Chciałem powiedzieć o tych... Rozumiem, że wszystko z elektrycznością w domu jest w porządku, tam sprawdza pan, tak? Tak, bo cała instalacja była nowiutka robiona, bo jak się przeprowadziłem, to były dwa kable tylko podciągnięte i jedna żarówka była w pokoju, nie? Po tych dziadkach. No i tym światem, tak zacząłem się interesować, jak jest demon w domu, to żarówki wywalają tego, nie? No ja też tak się kiedyś śmieję, mówię do partnerki, mówię, demon, jak jesteś, to wywal żarówkę i za chwilę bum, żarówka leci. No ta się wystraszyła strasznie, nie? No ale to tak tłumaczyłem, że niby coś wiem więcej, ale i tak nic nie wiedziałem więcej. No właśnie, odnośnie wiedzenia więcej, czy coś wiadomo więcej o historii tego domu, czy okolicy? To jest jakiś taki bardzo stary dom? Właśnie nie, tylko że chodzi o to, że śni mi się cały czas, często mam sny, może więcej miałem ich kiedyś, że na końcu tej wsi, gdy ja mieszkam, ja wiem, może tak, z jednej strony są domy, z drugiej strony jest las. No to ja mam las po prostu tu od okna, można powiedzieć nawet, no, 10 metrów jest las już. A do końca tej wioski, można powiedzieć, jest 200 metrów i jest las, w drugą stronę też jest las, no wszędzie tu jest las dookoła, można powiedzieć. I powiem tak, kurczę, cały czas mi się śniło takie coś, że ja idę na koniec tej wsi, ale wiem, że coś tam jest złego i żeby tam nie chodzić, bo jest tam jakieś coś takiego, nie wiem, coś złego, po prostu jakby jakieś coś, tragedia, nie wiem, takie głupoty, że wiem, że tam, żeby tam nie iść, bo tam jest jakiś syf, jakieś dziadostwo, jakieś cholera wie co. No i dlatego tak z tym domem tutaj mnie tak a powiem tak szczerze, że miałem też przygody za dziecka, dlatego te nocne takie moje napady, co mnie coś przychodziło i dusiło, to było wiadomo, jak to często ludzie mówią, ten senny paraliż, jak to się nazywa. Mhm, tak. Miałem to swego czasu bardzo często, ale to okresami mijało. I też tak myślałem, że jak ojciec zmarł, może gdzieś tam przychodzi, ale w końcu wykminiłem, że po prostu że to jest... miałem to też za dziecka, jak ojciec żył, to więc nie mógł być ojciec, nie? Ale to tam miałem za dziecka 2 razy, wiadomo, panika, strach, potem później tyle razy to się zdarzało, ja już wiedziałem, jak się to zaczyna, taki jakiś dziwny odgłos, jakby radio leciało, jakieś głosy słyszałem znajome i za chwilę wiedziałem, że to nadchodzi i mnie tak zaczyna szarpać, nie? I wtedy ten paniczny strach, a to jeszcze tak dobijało, i budziłem się zlęknięty albo coś, ale zacząłem, później zacząłem tak się chlapać trochę, to też człowiek spał z nocy, i nie pamiętał co było za bardzo w nocy, a jak miałem 2 dni przerwy, to po 2 dniach niepicia, że tak powiem, zawsze atak był w nocy. No i tak się już do tego przyzwyczaiłem później, że przestałem się tego bać. Że to przychodziło, ja czułem, że to jest i wtedy można powiedzieć, że takie jaja robiłem, nie? I mówię, to bawimy się. No i to mnie jakoś łapało i czułem normalnie jakieś jakby, pazury mi to wbijało w szyję, w plecy, tak gdzie z tyłu. Ja bardzo tego nie lubię, jak się coś mnie z tyłu łapie czułem, gryzłem tą rękę tego czegoś i raz wyczułem, że to jakby to była istota jakaś taka, że to jest ona, ale to takie odczucie było dziwne. Ale to tylko 2 dni, tak 2 dni jak na przykład nie piję, a potem tak latem i niczego nie było. Powiem tak szczerze, że w tym domu przyszedł taki moment, że wyprowadziłem się tutaj kilka domów dalej, też tam po takim zwarym, my tam opiekowali się takim domem, i tutaj już mieli awarię, poszliśmy tam mieszkać na miesiąc w sumie do tego drugiego domu. I tam też wesoło było, też miałem takie przygody, spaliśmy w jednym pokoju, partnerka i dziecko i mówi, nic się nie dzieje, ale był drugi pokój, w którym nikt tam nie chciał spać. I ja tam przechodziłem po prostu i zabawę miałem. Jak się chciałem ubawić w nocy, to szedłem tam, cuda się działo, nie, w pokoju, podrzucało mnie nad tapczanem, takie czucie miałem, Wiem, że ja nie śpię, ja śpię jak kot, można powiedzieć. I to tak jakby tam poszło i zaś znowu za mną chodziło. Nie wiem co, ale to wspomniałem ten fakt, bo to są takie głupotki. I ostatnio takie miałem ciężkie, stan zdrowia mi się pogorszył. I też tak siedziałem non-stop w domu i te wszystkie takie programy paranormalne oglądałem z nadzieją, może jakieś UFO przyleci i mnie porwie, wyleczą albo coś, bo tak tak się to tłumaczyłem, dopóki nie wysłuchałem takiego programu, że UFO nie leczy, tylko krzywdę robi. I w sumie... I taka noc była, kurczę, taka ciężka, próbuję zasnąć, nie mogę zasnąć, taki bezdech miałem swojego czasu. No i cały czas tłumaczę swojej partnerce, że mówię, że coś mi się wydaje, że za komody u nas coś tam jest za tą komodą. Komoda była tak odsunięta od ściany, tak o jakieś tam 10 centymetrów, no i tam zakurzone, i tam nie patrzę. Mówię, coś tam mi się zdawało, że wychodziło, ale odchylania już ci się chopki stawiają, nie? Ja mówię, że nie, no czułem to, że coś tam jest, nie? I ona później pewnego nocy się budzi z krzykiem, bo mówi, że ją coś za nogi ciągło po materacu po prostu, nie? No ja mówię, no to widzisz, no. I tak później jakoś zaczęła wierzyć w te moje niby bajki. No i najgorsze to było to, że później też czułem, że coś rzeczywiście w nocy przychodzi i mi zaczyna robić mętlik w głowie, ale to taki mętlik, że to było okropne, no tego się nie dało wytrzymać. To najgorsze tortury nie są to, jak to w głowie taki mętlik robiło. I czułem, że coś jest, że tu za kominkiem, tu jest taka kanciapa, tam nikt nie wchodzi, to takie pod schodami, że tam coś gdzieś, kurde, no takie wrażenie miałem, czasami tak leżałem, jakiś jakby mi ktoś śmignął po ziemi, jakiś niby kot, ale coś, dlatego trzymam kota w domu, mówię, coś tłucze się w domu, no to zawsze tłumaczę to, że zwierzę jest, nie? No i do momentu, aż kurczę, przyszedł taki moment, że leżę na łóżku, to było niby sen, niby jawa, no nie wiem jak to nazwać, ale ja mam bardzo świadome sny, ja wiem, że we śnie mi się coś śni i wtedy sobie mogę na wszystko pozwolę. To jest taka fajna zabawa w sumie, ale nie zawsze, no czasami się to zdarza i wtedy rozpoznaję, że widzę, no po prostu jestem niby u siebie w domu, ale to nie jest u mnie w domu, więc mówię, aha, śni mi się to, no i heja, nie, wtedy co tam dusza zapragnie. Ale to było tu w domu, leżę na łóżku, wszystko realne i takie przebudzenie, ale jakby ktoś mi blokował jakby świadomość, taką, nie wiem co to było i stoi taka, kurczę, co mnie teraz wkurza, bo siedzę w tym samym miejscu i patrzę na tą futrynę. No i przy moim łóżku, ja mam takie łóżko, no tak na wysokości, trochę wyższe, bo ze względu na trochę moją ułomność, to muszę trochę wyżej, żeby wstawać łatwo. Stoi postać jakaś taka, kurczę, nie wiem, no to niby to był w kapturze na pewno, czy tu jakiś kombinezon takie zarzucone, takie... Na pewno wiem, że coś na twarzy się tak lekko błyszczało, jakby oczy to było albo coś, ale no to był taki półmrok, ciemno było, no bo tu jest w domu ciemno, a w pokoju ciemno, ale z ulicy jest oświetlenie i tak troszkę to wpada, nie, czasami. No i ja się obudziłem, wykręciłem głowę i coś mnie po prostu to zablokowało i patrzę, a ten jakiś dziwny ruch i takie małe postacie, ja wiem chyba z ich, nie wiem, nie liczyłem, ale to tak jakby krasnale jeden za drugim przelatywały, skakiwały tak przez moje łóżko i wchodziły, no tu jest okno, ale tak wpadały w kaloryfer, w ścianę i częściowo w okno i znikały po prostu za ścianą. No i ta ostatnia postać się jakby rozpłynęła, tak. To takie uczucie było jak ta postać się nie ruszała, ale tak bym przed nią troszkę rozumiał, że mam nic nie robić, że mam leżeć i ten, nie? I to było coś takiego jak, takie są zabawy czasami, patrzy się zezem na jakiś obraz po prostu i potem się zamyka oczy, no i ten obraz się widzi. No to takie podobne uczucie było. No i to tak było, obudziłem się taki spanikowany, kurde, pobudziłem wszystkich w domu, mówię, na takie jajca. A, no tam wszyscy i przestań chlać. No akurat nie byłem ani wypity, ani nic. No i zacząłem się tak później tym szybkimi programami interesować. I powiem szczerze, że tym UFO i tu oglądałem i tak, i kurczę, no i całymi dniami tam, no to partnerka szła do pracy, dziecko do szkoły, no te 8 godzin człowiek siedział sam w domu, to już nudziło się to po prostu, no to już wszystkie te programy miałem, zasypiałem, sobie próbowałem zasnąć w ciągu dnia, no to sobie puszczałem, zasypiałem i tego, i tych, no i wtedy... Pewnej nocy sobie puszczam taki program, nie, i coś jakby mnie budziło, nie, i ja nie wiem jak to teraz określić, ale taki strzał wewnętrzny, to która mi petarda w głowie strzeliła, nie, i ktoś z takim głosem, czy na, no tak ludzko się wyrażę, dokładnie tak, czy na pewno chcesz kurwa wiedzieć, nie, i jak już się tej zmor, nie bałem tego wszystkiego, już z tymi zmorami co takie jaja robiłem, można by tak powiedzieć, jak to tak powiem, to po tym byłem przerażony. No i to taki szlak na mojej filice zrobiło. A dodam jeszcze tylko, że no z tymi zmorami przestałem się dać, no bo już taki, no stan psychiczny taki, no w dołoty mam już taki, po prostu, no powiem tak szczerze, depresję taką mam, nie wiem, średnio ciężką, nie wiem jak to nazwać, no i wszystko jak się zacząłem przejmować, to już w ogóle mętli w głowie, tak już miałem na wszystko do tego wywalone, no i dlatego z tymi wyborami takie ja robię, bo wiem, że to się tak jak się człowiek boi, to się zbliża, a jeżeli się człowiek nie boi, to one odbijają. A szczególnie, że pan chyba, pan z tego co zrozumiałem, pan tego doświadcza tych różnych dziwnych rzeczy już od dzieciństwa, także jest pan jakoś... Znaczy się w dzieciństwie miałem te zmory, ale to mnie wtedy strasznie przerażało, to mnie tak przerażało, to nie było często, było bardzo rzadko, ale to w dzieciństwie może było ze 3-4 razy, co pamiętam. No może tam, kurczę, może więcej, ale to też nie pamiętam. Ale wiem, że na pewno kilka razy miałem takie porządne. I po prostu te zmory, jeszcze jak się ich tak bałem, to też tak, no tam miałem różne partnerki w życiu i to takie zawsze, że ja urzędowała do nocy, a w nocy później spała, nie? Miałem tą świadomość, że to coś mnie trzyma na łóżku, ja ruszam ręką, ją dotykam, po prostu ją ściskam i robię siniaki na skórze, żeby się obudziła. Ona rano miała czerwone plamy, ale nic nie pamięta, nic się nie działo, kurde, a miała odciski od moich rąk, nie? No i to był dla mnie taki największy dowód, no ale to był ten zmory, a później, no bo jak mówię, jak się przestałem tego bać, to odeszło, no ale no z tymi, ten słowo to mam trudera, to było, nie wiem, nie będę określał jakiś czas temu, czy rok, czy półtora, ale to był taki szlak, czy to naprawdę, ja się bałem komputerów, czy jakikolwiek program, tak to wyłączałem. Tam deska paranormalne, takie jakieś filmy oglądała, jakieś te wszystkie Ametywile tego, to też to oglądałem z ciekawością zawsze, a potem już był zakaz tego puszczenia przy mnie w ogóle, bo no coś mi się działo, nie? No i po tym właśnie mówię, po tym co widziałem, co ci uciekali, ten głos taki, bo nie powiem, że wreszcie to miałem różne takie naprawdę jazdy, no. Czy ma pan wrażenie, że to jakoś budziło jakieś ukryte wspomnienia w panu, czy coś tego typu? Nie, ja powiem tak, że ja mam takie dziwne jakieś, no jestem taki strasznie rozbiegany w głowie. Dużo rzeczy kojarzę, dobrze coś tam ale nie potrafię tego skleić w jedną całość, jakby to powiedzieć, że czasami coś gdzieś powiem, gdzieś coś trzeba zrobić czy coś, no i każdy jest zdziwiony skąd wiedziałem albo coś, a ja sam nie wiedziałem skąd wiedziałem, no to trzeba chwili. No i jeszcze taka przygoda trochę, bo teraz już sam... Silnie rozwinięta tak, intuicja mi przychodzi na myśl. No tak, znaczy można ją toczyć niekontrolowana. No, taki przypadek, no się ostatnio zaczęły zdarzać już takie różne przypadki dziwne. No też to oglądałem, później mi przeszło po tym, no długo to trwało, chyba z pół roku żadnych filmów nie oglądałem tych ufologicznych. No i coś tam później oglądałem, jakiś teraz nie pamiętam. Ja włączyłem jakiś taki kanał i leciał i tak słuchałem go, wstałem, nie wstałem. No i tam gość mówił o jakimś nowym porządku świata, że będzie nowy porządek świata od bodajże chyba, to miał być od, nie wiem, nie chcę cyganić, w jakiejś telewizji to mówi tej NTV bodajże, że od stycznia, albo nie od stycznia, że będzie, albo od lutego, albo przepraszam, nie, może od marca, że będą wojska na ulicach, przepowiednia była jakaś, będzie nowy porządek świata, będą rządy upadać, coś takiego i że nie będzie, będą przerwy w dostawie prądu, braknie jedzenia w sklepach. To jeszcze było króciutko przed koronawirusem. No no jest, nie mamy tak za bardzo wyjścia z domu, że tak powiem, nic nie widziałem, bo też no, byłem w takim stanie już po prostu, że nie mogę nawet jeździć ani nic, no to do łóżka przykuty. Patrzę, jadą wojskowe samochody, no na drugi dzień po tym, co ten gość wiadomo, nie? No, nigdy tu wojskowe wozy nie jechała, tu jadą 2 Hammery, ale wojskowe typowo, nie takie po prostu rajdowe, co tu tych terenówek jest i pełno, ale to były 2 typowo wojskowe, no bo wiem jak wygląda. I tego. No i prąd za godzinę wyłączyli. Ja mówię, no to się jakieś jaja dzieją. No ale włączam internet, no wszystko chodzi, no ale przesłuchałem, wrócę do tematu, no i słuchałem taki byłem, nie wiem, czy tam jakiś tam coś dodawała do jedzenia, czy coś, że taki przymulony byłem, taki przez jakiś okres czasu, że taki chodziłem, no jakbym miał szum w głowie po prostu, nie? Na nic nie zwracałem uwagi, wszystko mi wisiało, czy mam pieniądze na życie, czy nie mam. Przestało mi wszystko zależeć, no i ona mi takie już opowiadała rzeczy, ja mówię, ja pierdzielę, że i cała rodzina umarła, bo coś tam, ja mówię, ja tam pojadę, mówię, ja im tam jeszcze, no bo taki troszkę nie wiem, że tą rodzinkę tam poustawiam, dopiąłem, będą dalej pieniądze ciągli, nie? No i no takie pierdolnie powiadałem, to historia naprawdę na cały odcinek, ale ja to tak wierzyłem w to, bo już nie miałem innej jakichś źródła informacji, że tak powiem. No i słucham ten program właśnie i tam ktoś mówi, że dzisiaj tam, nie wiem, jakiś programie, że w poniedziałki o 21:30 czy 20 przychodzi pozytywna energia z kosmosu. No, brzmiało to wyraźnie, że będzie przekaz o pozytywnej energii z kosmosu. No, ta godzina była za jakieś 15 minut i on tam mówił, żeby po prostu rękę na piersi położyć i mówi tam powtarzać 4 cyfry. No i zrobiłem tak jak już przez 10 minut to miało trwać. To była 21 w drobnym, coś tego. Nagle taki dostałem rozjaśnienia umysłu i wołał mnie tą partnerkę, budzę mi się, mówię, słuchaj, ja to i to i to i tam tego, takie sprawy, co tam, a nie, bo to do dnia, ja wiem, że jest inaczej, nie, i zaczynam jej jechać po tym po prostu, że wszystko wiem. No takie jakieś rozjaśnienie, nie wiedziałem, ale wiedziałem, że jest nie tak, ale nie miałem tej pewności. No ale intuicyjnie pojechałem, do wszystkiego się przyznała, że to, że brała pieniądze, że wysyłała, że ten no, synek się uśmiał, ten był świadkiem tego, się uśmiał po prostu, ten na drugi tydzień też tam chciał, ale my przegapili ten moment, nie wiem, czy to od tego, czy nie od tego, no ale po prostu no doznaję takich jakichś, potrafię wyczuć złe zdarzenie, nie potrafię przeciwdziałać niemu, ale potrafię wyczuć, nie? Nie wiem skąd się to bierze, ale po prostu no po tym tak troszkę wyhamowałem w tych tematach, po tym właśnie co ten powiedział, czy naprawdę chce wiedzieć. No to było tak przekonujące, że no nie wiem, w życiu żadne słowa do mnie nie dotarły, nie? Tak jak to. Znaczy to słowa, to tak nie było słowa, to był dźwięk w głowie po prostu, takie telepatyczne bardziej, ale to było z krzykiem powiązane. No i nie wiem ile w tym realnego, ale potem tak szczerze miałem już taki okres, że nie wytrzymałem, w głowie mi się coś działo, miałem taki, nie wiem, jakbym coś mikser w głowie załączył i myśli się mieliły, no i nie mogłem tego, dopiero kolega mnie taki przywiózł, no taki święty, nie święty, ale tam przywiózł mi wodę święconą z Jasnej Góry, no i mówi, weź wykrop sobie, Robert mówi, bo coś rzeczywiście tu może być w tym domu, nie? No i tak wychlapałem chyba z 1,5 litra tej wody święconej, jeszcze mnie tam 2 dni coś tak, kurde, dziwne rzeczy się działy. No i później nie wiem, no może mi się to w głowie ułożyło, no ale tak się troszkę uspokoiło. No i teraz powiem tak szczerze, że no nie mam tych mordocy, no może chyba miałem takie delikatne przedwczoraj, chyba też miałem też takie coś we śnie, że mnie ta zmora po prostu tak, znaczy czułem, że idę w takim miejscu, czuję, że coś tam jest złego, ale wiem, że się nie boję i że nie mam żadnych innych atrakcji w życiu, no to mówię, wejdę tam i to mnie łapie, ja mówię, ale śmieszne i tak w głowie, nie? No i to czuję, że to popuszcza, odchodzi i ten, nie wiem, po to wełbie może siedzieć, no ale kupa ludzi to ma z tego, co się odbywałem na internecie. I właśnie nie potrafię rozróżnić tego, co jest jakimś demonem, co jest jakimś ufolutkiem, bo to rzeczywiście na jakiegoś humanoida wyglądało, bo to co stało i te ci mali, co uciekali, no nie wiem, było 6, 8, 10 może tych małych, jakby jakieś takie ala żołnierzyki czy coś, no tak by coś, to tak wyglądało jakby, jak cyganie ze sklepu wylatują, można powiedzieć, mali z ukradzionymi rzeczami. No napieprzali jeden za drugim w takim rządku i znikali, no ten, nie wiem, no nie wiem, to kurczę, tak mnie to... Oni jakoś odróżniali się wyglądem od tej wyższej postaci, od tej większej? Tak, oni byli jakby mniejsi, jakby ten głowy mieli tak bardziej przy sobie, takie no tak dziecko tak wygląda jak dorosła osoba wygląda, no wiadomo, no to jest głowa, ten i ten, a to tak, no to jakby małe dzieci takie lekko grubawe, czy jakby takie, no kurczę, no nie wiem, ubrane w jakieś takie teledyny, cholera wie co to było i to było, no to nikt nie powie, że to nie było po prostu nierealne, nie. Ja tak dużo często niebo obserwuję, siedzę i tak oglądam w niebo, patrzę gwiazdy, zastanawiam się, trochę można powiedzieć, głupi jestem w tym, no ale tak mam łóżko tu przy oknie, ile razy księżyc jest w pełni, zawsze całą noc tak leżę i patrzę na ten księżyc, jak mu się tak powoli przemieszcza. Wiem, że się zasnę na chwilkę i widzę po księżycu, że pół godziny tylko spałem. No i mam jeszcze mieszkam w miejscu, gdzie samoloty lądują, raczej lądują, obniżają lot, no ja mam 15 kilometrów, można powiedzieć, w linii prostej, jak nie mniej, do lotniska w Pożowicach. No i korytarz, to jest takie męczące, że no koniec wakacji jak przychodzi, albo zmiana turnusu, no to no samolot za samolotem co chwilę leci, no to też w nocy za bardzo można powiedzieć, że się spać nie da, no bo no i te zmniejszają te prędkości. I tak schodzą. Byłem taka sytuacja, że światło mi się tak trochę rozświetliło. Ja mówię, co jest grane? Mówię, co za ciężarówka jedzie? Bo zawsze jak ja auta jadą, to nie widać światła. A tu świeci mi się na ścianie takie lekkie światło. Samolot tak chyba obniżył się po prostu, a dosyć był blisko. No i te światełka takie, no takie odcienie wpadły. No ale to tam wiem jak to, słyszę to po prostu, no bo to jak to lata. A powiem szczerze, że ostatnio widziałem takie dziwne światło. Coś leciało. Jak samolot leci z przodu na mnie, załóżmy, jak go widzę, to on ma światła, dwa po bokach, no później te malutkie takiety, a główne, no wiadomo, no są to tak w samochodzie, no dwa, tam jeszcze kolorowe i zawsze, no widać to, jak leci z boku, no to widać ten promień tego światła, nie? Nawet jak jest bezchmurnie, to tak zawsze widać. No a ostatnio to było 3 tygodnie temu, czy 4, no leci światło i tak jakby samolot leciał, normalnie w tym korytarzu jakby leciał, no leci od strony, załóżmy tam Krakowa, w moją stronę i tylko, że jest jedno takie duże światło i co jest najciekawsze, że jak samolot leci, no to wiemy jak tu korytarz ma, jeden tu i to, no, to są 3 takie, czy 4, można powiedzieć, te korytarze, które one tak latają. No, wszystkie są to okna widoczne, no bo tu mają takie swoje trasy. Jeden po prawej stronie, no, drugi po lewej. A to leciało, kurczę, jakby ten samolot leci prosto, to tutaj jakby w bok leciało. Ale światłem świeciło w moją stronę. To było jedno światło? Jedno światło, tak. Jedno takie większe. Tak by te samolotu wziąć, złączyć i po prostu jedno światło. I to nie było... Samolot jak świeci, to tak te promienie są takie nierówne troszkę jakby. To, tu przycina, tu coś gdzieś te światło jest takie, no wiadomo, jakieś takie... No. A tam to było takie niby z daleka, niby okrągłe. Takie jakby przez przesłonę jakąś, ale też bardzo wyraźne. I to leciało w bok. No to mnie zastanowiło, no bo jak leci samolot, no to ma światło z przodu. No to ja bym widział z przodu te boki, ewentualnie bym widział ten, jak się to nazywa, no jakieś tam skrzydło zawsze ma te czerwone światełko czy coś. Nie było to dużej odległości, no ale to takie było, kurczę, no i to tak, co jest, leciało i jakby to powiedzieć, po skosie tak, no bo te samoloty jak lecą do lotniska, no to ja je widzę z przodem podlatują, przelatują nad domem, czy z boku, no one lecą, no ja je nie widzę, czy one się tam, no one się zbliżają, no ale już później jak tu bliżej, to nie wiem, czy się zbliżają, bo przeleci za dom i no już nie widzę tego. A tam to leciało tak, kurczę, można powiedzieć, do kierunku, no szczerze mówiąc, słońca jakby, czy księżyca, jakby księżyc na przykład, jak się tam pojawia na horyzoncie, ja go widzę i on idzie w górę, w prawo i potem mi znowu znika za domem, ale to... A tam to tak leciało właśnie po skosie, w dół, lekko, no i tak... Powiem szczerze, bardzo powoli. Nie wiem, co to było. Widziałem to później drugi raz jeszcze. Nic tam nie słyszałem tam jakichś... Ja tam nie siedzę po Facebookach ani po tych, więc nie interesuję się tym takim jakimś lokalnym tutaj rynkiem wiadomości. Ale no tak mnie to zastanowiło, bo po prostu tu mam dom od sąsiada, parę metrów. Tam już nikt nie mieszka w sumie, bo tu pomierali i tam skusy dom. I to leciało tak... Według mnie no, na odległości no może kilometr, może 2 i no naprawdę no, rzadko kiedy widziałem, żeby na tej wysokości tam leciał jakikolwiek samolot, bo ten, oczywiście wiadomo, no absolutnie cisza, nic nie było słychać takiego, żeby tam helikopter albo coś, no bo to daleka. No, ale leciał i tak obniżał lot jakby, no no powiedzieć, tak by miał wpaść, no do lasu wlecieć, no ale to na odcinku takim, przynajmniej ja wiem, z 5 kilometrów on tak leciał, tak obliczyłem to tak, on gdzieś tak tyle leciał. To było najciekawsze, leciał ze swoją prędkością, może jakby trochę zwaniał, może nie. On tak jakoś leciał trochę niżej, trochę wyżej, jakoś tak? Nie, on cały czas w dół leciał. Znaczy w dół, on leciał w bok, ale obniżał swój pułap, nie? Tak delikatnie. No i wleciał za dom od sąsiada. No i tylko, że tam wiadomo, to było gdzieś o tym, no, może 2 kilometry, może kilometr dalej, ale no tak, ja mam na parterze, no to dom sąsiada jest wyższy, no w pewnym momencie, no wiadomo, też rano słońce jak wejdzie, to świeci, później zajdzie, no bo dom. No i to tak leciało i tak się obróciłem, mówię, będę patrzył jak wyleci z drugiej strony, nie? Tam obróciłem się, no i czekam, a to światło się ani nie zmniejszało, ani nie zwiększało jak to leciało, tylko cały czas jakby równo w bok leciało. No i mi się wydawało jakby to się zaczynało tam gdzieś, no znaczy nie mówię za domem, tylko no tam za moim wzrokiem, bo po prostu ja tego nie wiedziałem. No i może obliczę, że to powinno wylecieć za jakieś 20 sekund za tego domu, to wyleciało do mnie może za 2 minuty, może za 3. Ja mówię, no to kurczę, to albo gdzieś wylądowało, no ale tym ani tam nie wszędzie, tylko las. No i byłem pewny, że tego już nie zobaczę. No i w pewnym momencie widzę, wylatuje to. No i wlatuje i później znowu drzewo, tam jest jaka grusza, dosyć wielka, no i w tą gruszę wpadłem i tak między tymi liściami widzę to światło tak powoli przemyka i no i potem się już tam las zaczął i ten. I powiem szczerze, powtórzyło się to jeszcze jeden raz, 2 dni później. I naprawdę, no, obserwuję niebo w ciągu dnia, no jak siedzę też parę godzin no, na ławce przed domem czy coś, widzę jak te samoloty lecą. W tamtym kierunku jak leci samolot, no to można powiedzieć, w tamtym kierunku nigdy też nie leci, a już leci bardzo wysoko, to no, to te smugi zostawiają, tak, no to już jest inny pułap, to już jest pułap po prostu, no wiadomo, przelotowy, a nie do lądowania, tak, tutaj do domu chodzą, koło domu przelatują, to widzę, że się odniżają. Wiem, jak samoloty też krążą czasami tutaj, kołują, tak, znaczy, no, czekają chyba tam, nie wiem, na lotnisku. No, ale tego nie mogę wyjaśnić, nie wiem, nic, nie słyszałem, żeby ktoś widział, zgłaszał, no nie wiem, czy wy jakieś macie informacje, że w ostatnim miesiącu tutaj w okolicy... Wykluczył pan może możliwość, że to był jakiś obiekt typu dron na przykład? Nie, na pewno nie, bo to było widać, czy, no, można też to wziąć pod uwagę, że to było no, blisko, a takie oświetlenie by miał, ale to nie wiem, no nawet dron, za duże światło jak na drona. Za duże światło takie, to było, one było nie tak jakby rozświetlały, ale takie, no nie wiem, no ono nie służyło do, jakby mi się wydaje, do świecenia, tylko do oświetlenia tego pojazdu, czy jakby coś, ale no żadnych innych zaleców nie było widać, żeby jakieś światełka albo coś, no nie był to na pewno samolot. Czyli nie było widać, nie dało się jakby dostrzec kształtu tego obiektu, tylko to samo światło, tak? Nie, to okrągłe było, na pewno to światło było okrągłe, no to tylko tyle, nie? I to było tak jakby no patrzeć, no można powiedzieć, nie jakoś takie okrągłe, no normalnie, no jak wezmę talerz do ręki, po sobie prosto to go widzę, nie? No to takie coś, no czy jak latarką koczy da się, tylko że no, ta prędkość dziwna, taka dziwnie zmienna, no i tor lotu był bardzo, naprawdę bardzo dziwny, bo to, kurczę, no schodziło w dół, a na pewno ten, a jakby się oddalało, no to światło zmieszało się, a to światło było cały czas tak samo identycznie wyraźne, no i wtedy jak też troszkę, no to nie jest jakieś tam, mówię, wstrząsająca historia, ale no to w tym roku to założyłem 2 razy, a tym bardziej, że mało tego, no ten ruch lotniczy troszkę jest mniejszy w tym roku, no bo no rzeczywiście, no latają samoloty teraz, ale tak, no można powiedzieć mniej, no wcześniej jeszcze jak ten wirus był, no to praktycznie w ogóle nie latały, no to był spokój taki, można powiedzieć, totalny, nie, tam jakiś helikopter przeleciał z pogotowia albo coś i rzeczywiście gdzieś tam bardzo wysoko rozapnął jakiś samolot, no a na to tam, kurczę, no nie wiem, co to było, czy jakieś zgłoszenia były, no ale takie, no kurczę, no nieciekawe to takie było, ja tak zawsze cały czas myślałem, no czasami człowiekowi mi się coś przyśni, no albo wiem, zdaję sobie sprawę, że mi się coś tam przyśni, czy rano się budzę, a to akurat w ogóle nie spałem, bo tak siedziałem całą nockę, no bo to powiem tak szczerze, no noce to mam tragiczne, że to jest w tym niespaniem, bo to już kurczę, raz 2 dnia też nie za bardzo, no i tak człowiek przesiaduje i te wszystkie filmy, to wszystko, no to już kurczę, to już później, no już ten łeb trochę też fiksuje od wszystkiego, no ale takie obserwacje właśnie jak to zastanawiam się, to nie było to jakieś spektakularne, że tak powiem, ale no teraz myślę na wszystkie strony i no do nic cholery na żaden obiekt. Nawet jakby to był helikopter czy coś, no to bym to słyszał, no bo to bym musiał, nie wiem, jakimś stadionowym chyba lampą lecieć, żeby po prostu takie światło dawać, a żebym ja go nie słyszał. No. Rozumiem, że ten obiekt leciał jakby tak cały czas po linii prostej, w sensie cały czas tą linią prostą w dół, nie robił jakichś tam zygzaków. Ale Proszę? Nie robił jakichś tam zegzaków czy innych gwałtownych manewrów? Nie. On się tak leciał, tak powoli i tak swoim takim jakby jednostajnym ruchem, tylko że za tym domem dzwonił i to mi kurczę nie pasowało. Bo za domu wyleciało też te światło takie same, czy za domu, no mówię za domu, no bo w domu mi wiadomo, no jak ja sobie rękę na oczy dam, na oko, no to tu światła nie widzę. No. Dlatego mówię, jak wyleciało za domu, ja je założyłem, no światło było takie same, było też tej samej wielkości, ale no to tak jakby on za domem dzwonił. No według obliczeń wszelkich on za tym domem, jak ja go nie widziałem, bo po prostu poza moim wzrokiem był, no on powinien dużo wcześniej wylecieć. A on wyleciał później dużo dłużej na tym odcinku, co przykładowo, no bo byłem w stanie porównać, ile on leciał tam od danego punktu do domu i później ten dom, też ten punkt, no to mogło być, załóżmy tam, że on przelatywał około, no nie wiem, no jakby to przecież 5-6 kilometrów, może to była linia tej mojej niewidoczności za tym domem, tak? Ale to tak strzelam, bo to ten, nie? No i to wyleciało to światło takie same po prostu tam. No i teor tego lotu, no mnie cały czas zastanawia, no bo jakby się to oddalało, no to rozumiem, że można by linia horyzontu się załamywać i to się by mogło wydawać, że to opada, ale nie było takiej możliwości, no bo ta lampa była cały czas, to światło było takie same, nie? No i nie wiem, no takie, no miałem też takie, kurczę, kiedyś przygodę też, ale to już kupę lat temu, że też pojechałem, siedziałem całą noc tam przed kampingiem, takie miejscowości tam niedaleko Olkusza, Bukownie właśnie, i to było we wrześniu, znaczy nam mogę powiedzieć dokładnie, czy październik, czy wrzesień, no, chyba 16 lat temu, albo coś takiego. No i tam taki ośrodek czasowy, tam kiedyś ojciec był kierownikiem, a to takie później puste stało, tam ktoś to miał, ale no ja tam wynający kamping na cały miesiąc tam mieszkałem. No i z domu, z kampingu wszyscy spali. No ja sobie siedziałem na ławce i miałem widok po prostu na jezioro, takie to była taka górka i widziałem takie jeziorko, taki zalew i później taki las. Ja to dokładnie tam znałem, bo tego lasu było bodajże kilometr tego lasu, półtora. No i za tym lasem była piaskownia. Tam za dziecka zawsze chodziłem, cała piaskownia z Bukowna, to były ogromne takie połacie tego piachu i ten, no i zawsze tam my za dziecka chodzili, bo tym, o kurczę, jak UFO przyleci, no to no, gdzie będziemy uciekać, no bo wszędzie piach dookoła, nie? Teraz to już zarosło, to jest zalesione, ale to tak kiedyś było, no i siedzę na tym i nagle widzę taką, no jakby tu powiedzieć, kulę ognia, ale to było takie, no takie dosyć grube i nie to gdzieś tam daleko, tylko widzę, że to leci i już taki przerażony byłem, że to zaraz, że to na tej piaskowni, bo to tak według obliczeń na tą piaskownię leciało i że to walnie i taką czuję, złożyłem, że poczuję to, nie, bo jak ktoś uderzał ziemię, choćby nawet bardzo daleko, to jakiś huk będzie albo coś. No to znikło za lasem ta kula, ale to naprawdę konkretna. I zanim się tak ciągło, no według mnie tak można powiedzieć, strzelam teraz przykładowo, do wielkości tej kuli może jej za 30-40 tej wielkości tej kuli taki, no łuna taka czerwonego takiego ognia, czy nie wiadomo czego. To wszystko było czerwone, takie najgorące żelazo, jakby się coś spalało, no. No, ale to było widać, że to było blisko i mówię, uderzy to za las, nie? Ale cisza, nic się nie stało, znikło to za lasem, no i poszedłem do kampingu, chciałem iść i powiedzieć, co się stało, nie? Bo taki przerażony byłem. No i za chwilę drugie leciało coś takiego, ale już można powiedzieć troszkę mniejsze, ale też takie coś. I też w tym samym kierunku, za tym samym to leciało. No ale ja tu uznałem, że to chyba jakieś, nie wiem, no, meteoryty mogły być, żeby się tego, no ale to tak wyglądało, jak, ja mam to nagranie, co w Czelabińsku, tam to leciało, ta łuna taka ognia, co było, to tak wyglądało, tylko że to było w nocy i to było takie bardziej czerwone, a nie takie jasne, nie, no i to takie te, no i to była głupia sprawa, po tym wszystkim zaczął mnie tam straszyć na tym ośrodku trochę, no i wynieśliśmy się, no bo się zaczęło jakieś takie dziwne rzeczy, ja nie wiem, czy to już były moje takie jakieś chore urojenia z tego wszystkiego, a to było też świeżo po śmierci ojca, no to też tak kurczę, chodziłem taki trochę otegowany, no i potem my ten dom kupili tutaj za miesiąc, no i tutaj my zamieszkali, no i potem tu się zaczęły dziać, no te rzeczy takie, no nie powiem, że to są jakieś straszne rzeczy złośliwe, na razie nie mam strachu takiego, ale jest dzień gdzieś, że coś kurczę wyczuwam i taki już lęki człowiek ma, ale wiem, że nie wolno się bać, bo sam sobie to w głowie mu ułożone, bo jak się zaczyna bać, to wtedy no, zaczyna się dać więcej. Nie? No, i, no to wtedy się nie materializuje, myśli stają się rzeczywistością. No możliwe, że to się wszystko tak robi, ale na przykład no te no jak ja inaczej tak powiem, ja mam w głowie tam gdzieś tam coś poukładane, że najpierw byłem wszechwiedzący czasami, że coś wydaje, że w nocy na przykład mi się coś śni, ale tego to wiem, co tam gdzieś będzie, co ja się układam, wszystko takie ten, no a dlatego są takie próby robię, takie zewnętrzne, można powiedzieć, myślowe, czy to mi się mogło wydawać, czy nie, no i dlatego te zmory znowu te takie dziwne, no to są różne kształty, na pewno, no. Raz to tak wygląda, jak to rękami dotykając, tak jakby gruba baba, taka wielka, napompowana, tak ludzik Michelin, coś takiego. Raz czuję takie kościste ręce i pazury takie, ale tak wścinające się paskudnie, nie? No i potem był takie wyrysowane cały brzuch, jakby mnie gdzieś ten, takie trzy pazury, takie porysowane cały brzuch. No, myślałem, że jakiś demon na coś się kot okazał, bo na brzuchu wpijać się przewraca na bok, to wjeżdża, no i wybijam, ale to już takie no, na boku, no i dlatego ja to wiem, że mogę gadać tak jak nakręcony albo coś, ale nie chyba nie pijany ani naśpany, tylko że no dużo naprawdę dużo przygód, nie wiem, może mam tak psychikę zrytą, że ten, no bo tam każdy opowiada o tych wyjściach z ciała, nie, że OOBE, co tego, ćwiczą, coś tam, co to nie jest, bo takie głupoty biorczą, no ja wiem jedno, że jak ja bym wychodził z ciała, bym potrafił coś sprawdzić, to bym się tyknął taki numer, żebym miał tyle kasy, że nie opowiadając tego nikomu, po prostu bym numer wykręcił jakiś, żebym nie musiał o takich rzeczach po prostu gadać, żeby mi wiadomo, nikt nie doszedł do tego po pierwsze, a po drugie, żeby mnie tam ktoś coś za wariata nie wziął, nie? No, ale opowiadają, co nie potrafią, a potem no rano wstałem, poszedłem do pracy, ten, nie, no, ja bym to taką pracę zrobił, żebym jeden dzień popracował i bym po prostu nie musiał nigdzie chodzić, nie? No bo wie pan, to fora, te serwisy paranormalne, różne fora, grupy na Facebooku i choćby Radio Paranormalium, to są też takie miejsca, w którym jednak spotykają się ludzie, spotykają się wśród swoich, także tak bardziej swobodnie o tych tematach opowiadają. Ja panu powiem, że też czasem mi się zdarzają takie sny prekognicyjne, bym powiedział, takie jasnowidzące, sny, w których najczęściej pojawiają się jakieś wątki hakerskie, jakieś coś. Siedzę na przykład przy komputerze i widzę, że na serwerze Radia Paranormalium pojawia się jakiś taki podejrzany plik i zaczyna rosnąć i parę dni później okazuje się, że rzeczywiście parę dni później po tym śnie następuje albo jakiś atak, albo jakieś podejrzane działanie pojawia się na serwerze, na stronie Radia Paranormalium. Ostatnio na przykład po jednym takim śnie odkryłem, że się pojawił jakiś podejrzany plik PHP, który nie wiem co robił, nie udało mi się odszyfrować jego zawartości, bo był zaszyfrowany, zapisałem go sobie, z serwera usunąłem, także mogę powiedzieć, że też takie rzeczy czasami mam. Ostatnio miałem czuły takie sny, coś po prostu, nie wiem, jakby ktoś mi chciał coś przekazać przez sen, ale nie wiem jak to nazwać, jakieś, no, jakby to określić, jakieś 2 pudełka, jakieś 2 części, coś, że to trzeba złożyć, no i to całą noc, i to, ja to próbuję składać, i to no, obrzydliwie to takie wnerwiające to jest, i to mi się parę razy powtórzyło ostatnio w różnych takich kategoriach. Czasami miałem tak, że mi się robota śniła, że tam miałem jakąś robotę, no i co musiałem zrobić, gdy spać w nerwach i to całą noc robiłem, budziłem się rano, to już nie miałem siły, żeby iść do roboty i to robić, ale chciałem jeszcze tak powiedzieć, że się, nie wiem, dodać na... No bo nie, no bo tego to tak człowiek nie pamięta wszystkiego, co się stało, ale miałem kiedyś taki... no tym alkoholem tak się troszkę, że tak powiem, nadużywałem. No i tak mnie to zaczęło troszkę wpływać, no bo ani człowiek pijany nie mógł być, ani jakiegoś stanu, żeby się film urwał, ani nic. No nie było takiej możliwości, nie? Ewentualnie, no jeszcze tak super już dobrze byłem na takim trybie awaryjnym, rzeczywiście tak... To taki, no, ja po prostu tam w robocie miałem takie swoje biuro, taki budynek i ten, no i tam mi się tylko towarzystwo zmieniało, a ja tam praktycznie tydzień siedziałem cały na okrągło, no i woda, i ten, i czasami jakaś robota, no to szofer przyjeżdżał i jechali, no i to tak wyglądało No i zacząłem tak eksperymentować, żeby przestać pić, nie? No i tam ktoś mi doradził, a zapasy tam zioło, nie? Nie paliłem papierosów nigdy, nie palę, bo co tam zrobiłem, takie przyrzeczenia, a nie inne wewnętrzne, że jak zapalę, to mi się tam coś złego stanie, no i żeby nie palić, no bo nigdy nie paliłem, później zacząłem palić, przez pół roku paliłem i w końcu mówię, no już muszę jakieś te przyrzeczenie zrobić, ale jestem taki, no, można powiedzieć... Z jednego nałogów inny. No, ale mi tak mój zapas, mi to jest zdrowy i rzeczywiście mój tam, no to ten właśnie co Boga nie wierzy, się tam nikogo nie boi, a to zleciał i powiedział, że już tam do góry. No i będzie, że od tego czasu już nie przyjechali, to już parę lat minęło i nie przyjechali tutaj do mnie już więcej. Ja do nich jeżdżę, nie? Ale on taki to chłop, że ja tam u niego się w tym domu, tam po ojcu domek mam, ja się tam boję u niego spać w takim pokoju, te stare zdjęcia takie są, tego, takie różne rzeczy, tam jakieś różne stare rzeczy, stare jakieś lampki gdzieś tam tego i po dziadku, po tym, a po tego, nie? I ja on taki no, lubek po prostu, ale no strasznie lubi, interesuje, tak zbiera różne rzeczy, jakieś takie historie. I kopał garaż ostatnio i garaż się stawiał i wykopał, zamówił koparkę i on zaczął opowiadać, tam tu sąsiad, jakiś tam dziadek Żyda ratował, czy kogoś, tam takie rzeczy, mu się też tam drugą wojną interesuje bardzo i jemy obiad przed domem. Ja tak siedział, tak ponad 2 metry z osu, a te ręce takie długie, nie, i tak się wychylę na foteliku i tam mówi, powiedz mi, z czego to jest, bo ja znany jestem z domu, tam co zawsze wieprzka kupiłem, rozkrawałem go w domu, czy coś tam, no jakieś takie, gdzieś tam zająca przejechał, czy coś potrącił, przywiózł, no to ja mu to zrobiłem, no bo on tam tego, mówi, ty już tyle kości widziałeś, nie, co to jest, nie, no i patrzy na to i no nic cholery mi to na żadną kość zwierzęcą nie wygląda, co znam. No ani na jakieś takie, no ani na krowę, ani na konia, ani na wieprzkę, no. Mówię, mnie się wydaje, że to ludzkie chyba kości są, nie? A on mówi, że a mi się też tak wydaje, nie? I pierdolą mnie na parapet i ten, nie? No a i dalej leży, no i dalej obiad i tego. No taki chłop, no taki, że tam nie wierzy w jakieś przesądy, ani nic, nie? No a po tym, jak go tu postraszyło, to już no nie przyjedzie, no i koniec, no i próbuję sobie zapomnieć, nawet się tam wypiera czasami, nie było tak źle, no ale on mi właśnie doradził, no żeby sobie zapalić, bo tam jego ta dziewczyna była w ciąży, miała anemię, jako tego, tam sobie niby wypaliła, mówiła, jak wyniki jej skoczyły, tego, nie. No ale mówię, no nie pasuje. I tam dostałem nawet, nie wiem, od kogoś jakiś taki witek i mówię, kurde, wrzuciłem sobie to do flaszki i zapomniałem o tym. No i po czasie to patrzę, co w tej butelce rozpuściło, no i tak sobie wypiłem kielicha jednego, drugiego. No jak fajnie, jak wesoło, kurczę, super, człowiek nie myśli o trzecim kielichu. Ja mówię, no rewelacja, no to mówię, jestem na odwyku, no super, nawet przezgadzał mi ten trzeci kieliszek, nie chciał przejść. No i taki zadowolony człowiek tego, fajnie się śpi po tym. No i tak, kurde, mówię, no to moczynie, no i ja mówię, kurde, jakby tak zrobić, mówię, większą ilość takiego, nie, wziąć i po prostu zalać spirytusem, co będzie. No i zostawiłem tak, kurczę, nalęcą trochę tego i tu się robiło takie płyny, nie wiem, jak to mówią, olejek nawet, czy coś. No i wystarczyła kropelka do butelki i człowiek nie mógł wypić, no, ćwiartki, że tak powiem, no, litrówki, no, takich mniejszych, to raczej nie kupowałem nigdy. Ale no, ćwiarteczkę i zadowolałem tego, no i kiedyś, kurczę, no, wkropiłem sobie jedną, drugą, no i tak z czasem to człowiek zwiększał dawkę. No i co, wkropiłem 5 kropli do kieliszka. Ja wiem, nie miałem czym przepić to w ręce, tam 50 wody wypiłem to. Powiem szczerze, że już odwróciłem się na czasie, nie wiem, byłem w niebie, w piekle, wszędzie, w stanie jakieś zawieszenia, jakimś paranormalnym, nie wiem, jakiś, jakby to powiedzieć, same moje myśli były. I biel taka dziwna. Ja wiedziałem, że zdałem sprawę, że ja tracę świadomość, wszystko i to tak trwało kilka godzin, ale mi się wydawało, jak to wiecznie, że jakbym był po prostu, nie wiem, w jakimś czyściu albo gdzieś, strasznie taki stan taki okropny i że ta nicość, no po prostu, że samym jestem powietrzem, no okropny stan, taki, no kurczę, i tam wtedy też później takie było coś, że jakaś postać, coś do mnie coś mówiła telepatycznie, ale to wiem, że to było z tego mnie to wzięło, ale po prostu no, zdałem sobie tę sprawę w pewnym czasie, że człowiek jak jest pod wpływem jakichś takich innych rzeczy, ma inną percepcję postrzegania, bo tak normalnie to mózg wykasowuje pewne rzeczy, no czegoś nie chcemy widzieć, no. Podam to na przykładzie takie, bo ja ze zwierzętami mam tak w domu, no coś tam, no, pewnych rzeczy nie widzi, nie? Jakiś tam piesek, jak coś tam gdzieś położę tego, no przykładam, konia miałem kiedyś, kupiłem bryczkę do niego. Koń się dał jeździć ze siodle, ale no, jak do bryczki go przyciągałem, to tak nie widziałem, ale go ciągło w drugą stronę. No, gdzieś no po prostu no i to na tej zasadzie to też tak odbieram, że ludzie też tak, no to czytałem o tym, że po prostu, że człowiek, no gdyby mózg nam nie wykasowywał pewnych rzeczy, no to byśmy ogłupieli, no taka jest teoria podobno. I dlatego ja mam czasami takie stany percepcji dziwnej, to się różnie biorą, ale to zawsze na trzeźwo i to że to nie wiem, od czego to zależy, że słyszę po prostu jakby dźwięki, jakby wodę odkręcę i słyszę jakby, ale to czasami mi się zdarza, tylko rzadko kiedy słyszę jakby jakieś dzieci, gdzieś na jakiś korytarzu szkolnym, jakieś takie po prostu no, dziwne rzeczy, ale to zawsze było takie no po takim stanie, można powiedzieć, że to w ciężkim stanie było takim, że rzeczywiście ręce się częstły, herbaty nie szło się napić, bo się czego parzył, gorący nie. I wtedy zdawałem sprawę z tego, że rzeczywiście, no ja widzę różne rzeczy i mówię, no tak, no od alkoholu mi się nie pije, no to mi się chopki stawiają. Ale z czasem zauważyłem, że to też ma swoje jakieś tam realia prawdziwe, bo pamiętam, że miałem ciężki tam naprawdę z alkoholem, w pewnym momencie też i no już chciałem skończyć, ale musiałem pić, żeby chociaż zasnąć na pół godziny i powiem, że no nie piję już kupę czasu. No, a rzeczy mi się, przygody dalej zdarzają, no i można powiedzieć, że nawet więcej, no bo więcej pamiętam, nie? No wiadomo, jak ktoś gdzieś zasnął w nocy, no to wtedy się nie pamięta za bardzo wszystkiego, no a teraz takie kurcze dziwne rzeczy, no i tak jeszcze właśnie wracając do tego domu tutaj, do tego pokoju, co ta postać była, no tak jakby ktoś w kominku siedział, no kurczę, normalnie no w nocy takie wstałem i patrzę, ktoś tam jest i próbuję tak no nie kontaktować, za bardzo z tym kontaktu nie złapałem, a to mi gdzieś w głowie no coś takiego zrobiło, że no nie wiem, no nie wiem jak to określić, ale powiem szczerze, no zaczyna mnie to, no tak szczerze, zaczyna mnie to wkurwiać, no po prostu, bo się nie da żyć, no jest 3 dni, 4 dni spokoju takiego, gdzieś później coś się znowu jakiegoś takiego dzieje, no po tej wodzie święconej to rzeczywiście trochę ten, no ale tak na dobrą sprawę, nie wiem co tu jest, czy jest dom opętany, czy coś, no, tylko wiesz, wie pan, że tak się zastanawiam, no co ma opętanie z demonem, no co to jest to, nie? No dlatego właśnie pytałem o to, czy coś wiadomo więcej historii tego domu, historii tego miejsca, bo tam się mogło... Z tego co wiem, to tylko tyle, że niby się ten dom spalił tym ludziom i oni go odbudowali. On był kiedyś drewniany i oni go odbudowali już z cegły, nie? No to było, ksiądz powiedział budować, to budować. Nie było pozwolenia jakieś tam na budowę, ani... No i tyle. No i że nie mieli dzieci. No kurczę, nawet... Taka znajoma przychodzi, taka, no bardzo taka sceptyczna do tego, nie? I ja mówię, ja mówię, no tak, no, ale mówię, tu mieszkali ludzie, co dzieci nie mieli, nie? No i pokój im duszy tego, ale a ona mówi, no to coś może być na rzeczy, nie? Bo to coś... No jest coś w tym, no i no nie ukrywam, jak się przeprowadziłem, tutaj też tam taką już nie wylewałem, ale tutaj to jest taka dzielnica, człowiek się to tak tłumaczy, no to takie już się zaczęły piciarze, przecież no rzeczywiście też już tak kurde, prawie mi się związek rozpadał jeszcze 15 lat temu, że no, człowiek wyhamować nie mówi, to tak tłumaczyłem, bo taka dzielnica, bo tacy ludzie, no a ktoś mi tam powiedziała, może taki dom, że po prostu no takie... No. Aha, jeszcze jedną rzecz chciałem zauważyć, że to nie tylko ja wyczułem, tylko to partnerka, ta moja już była, żeśmy gdzieś byli u kogoś, jechaliśmy do tamtych znajomych, taki, no nie wiem, komfort psychiczny, no, że jest inaczej. Wracaliśmy do domu na podwórku, jeszcze w porządku, wchodzimy do domu, przymulenie i koniec. Takie przybicie. I tak jakby człowiek, no miał, nie wiem, no tak, miał głowę przykręconą do nie wiem, do nadajnika telewizyjnego albo coś... radiowego, że po prostu takie fale mocne, jakieś takie, no i to mnie jest, już zacząłem tam się interesować tą bronią kierowaną, energią kierowaną na odległość, że można kogoś wykańczać, no ale no w sumie mówię tak, połowa sąsiadów takich półgłupich, reszta głupich, więc no raczej tutaj nie ma jakichś takich, kurczę, co by cen, no ale nie wiadomo kto to w domu sklecił, nie? No ale z drugiej strony, no postawili jakiś czas temu ten maszt 5G, w sumie 2 kilometry ode mnie od domu, że to, nie wiem, czy no, w pół roku domu może, czy to też może jakieś oddziaływanie, nie. No podobno, żeby to miało jakieś oddziaływanie, to trzeba naprawdę bardzo mocno się zbliżyć do tego masztu, to wtedy działa jak mikrofalówka, no ale z takiej odległości to ale raczej nie. Mikrofalówka nie jest o tyle groźna jako sama mikrofala, no bo to ona tylko powoduje ruch wody, więc jeżeli nas nie dosięga, to mikrofalówka nie promieniuje i ona tak to by nas zagotowała, wiadomo, ale powiem, że tak, kurczę, ja się próbowałem w dzieciństwie, no właśnie w Bukownie tam na tym środku i tam przez ośrodek wówczasowy szły słupy wysokiego napięcia i chyba nie wiem ile to tam jest tych tysięcy volt, a to konkretne z elektrowni się szły i jeden słup taki był no ogromnie wysoki, no a drugi, ja wiem, taki no, na 20-30 metrów, a tamten no jeszcze wyższy, taki bardzo wysoki. I tam jeden słup stał na tym ośrodku, ta linia cały czas tam szła, także jak był deszcz, to było takie to tak słuchać było, te powietrze jakby brzęczało. No i tam takie różne rzeczy wymyślali ojciec zmarł na raka, później tam od całe życie tam praktycznie siedział w tym ośrodku i ja też na strasznie bardzo lubiłem być. No a matka, nie, pocypali, nie będę tam siedzieć, tego mieszkali w Katowicach, no to ona tam, nie, ona tam nie będzie pod linią, to jest niezdrowe, no i takie rzeczy. No i powiem tak nikt mi nie wierzył, ale rzeczywiście, no mam coś takiego, czy miałem, teraz akurat no, na szczęście przehamowałem jakiś czas alkoholem, że to świadków mam na to, no bo to nie jest udawane. Po prostu, no dziennie tam przepiłem, tam litra, półtora, 2, nie? Rano, no tak mi się przynajmniej wydawało, nie? Rano, wiadomo, no to kończyłem rano coś tam zjadłem tego, no i zawoziłem tyle żonę do roboty, to 5 kilometrów, no i wracałem do domu, i tak się męczyłem potem do popołudnia, nie? Ona tam do jadzenia. No i mamy przejazd pod mostem takim kolejowym po prostu, tutaj takie 2 mostki są i chyba tam idą 3 czy 4 tory kolejowe. I co jest, jak byłem tak dobrze przepity, no na drugi dzień, no nie mówię w ten sam dzień, tylko na drugi dzień tam, czy dniem bodajże przerwy, zaczynała mi się tam wątroba gdzieś tak, no zaczęło się te kaszlenie, takie. I powiem szczerze, nie mogłem przez telefon rozmawiać przez 2 dni po takiej akcji. Przykładałem telefon do ucha, zacząłem kaszleć i nie szarpało, także aż ani słowa nie potrafiłem powiedzieć. I myślałem, że to jest raz przypadek i rzeczywiście zauważyłem później, że to jest . I potem zauważyłem, że jak jeżdżę i przejeżdżam pod tym, no wjeżdżam normalnie, wszystko jest w porządku, nie, wjeżdżam pod te tory kolejowe, tam pod te przejazdy. Za przejazdami muszę stanąć, bo już tak mnie szarpie, tak, że na wymioty już oczy mi się zamykają, nic nie widzę, po prostu to jest takie okropne szarpanie, że. I ona założyła, że nie udaje tego, no bo łzy się leją z oczu, człowiek nie wydaje z siebie żadnej treści żołądkowej, tylko po prostu mnie dławi . No i jestem, po prostu no widzę, że jestem przeczulony na promieniowanie takie magnetyczne, no ale no co to ma wspólnego z tymi różnymi dziwnymi rzeczami, no. Powiem tak, no to z dzieckiem nawet mi się tak śmiali, no bo skąd jak zdejmę jego matkę, że no, niby odeszła, wyle odeszła, no tak się można powiedzieć. No i powiem, że żarówki przestały strzelać, jak zaposzła. Naprawdę, jak byłem trzeci miesiąc, widzę, żadnej żarówki nie wymieniali mnie. I dzisiaj my tak właśnie z tym gadali, ja mówię, ty każdy żarówki przestały nam strzelać, nie? A my próbowali różne, energooszczędne, takie. Wszystko się psuło. Tak, mieliśmy taką jedną diodową, ledową, taką droższą i ona rzeczywiście była chyba przez pół roku, ale ona praktycznie światła żadnego nie dawała. No ale to się tak trafił. No a teraz ten, no tak patrzę, no kurczę, no nie chcę krakać, nie chcę tam zerwać czegoś, ale naprawdę, żarówki przestały strzelać, no. klubu był, także dużo mamy było, przydziało i ten, takie nocne życie właśnie prowadziłem, to takiego kolegę mam, to na kopalni robi, to przyjeżdża zawsze w nocy, bo gdzieś tam nie idzie do roboty, chce załatwić wolne, nie chce, żeby żona tam w domu mu marudziła, że znowu ma wolne, no to zawsze przyjeżdża do mnie, tam siedzimy, gadamy, pierdolimy głupoty do rana, on jedzie, no i ten, więc Marek, znowu te zarówki, no a pierdolić, to załączam lampę, sztyk, jedna, dwie, no i nie wiem, to niemożliwe, no tyle zarówek, zacząłem używane kupować, no bo człowiek nie wyrabiał na nowe, no i tutaj, że ten, no i teraz rzeczywiście tak liczę, dzisiaj się połapałem, że ta się wyniosła i nie wiem, to nawiedzenia bardziej, no a wy co tak bardziej nawiedzenia czy kosmiczne takie bardziej właśnie was interesuje, no bo tutaj to jest u mnie pomieszane, ja już nie wiem co jest to po prostu, to jest mętlik. Ja powiem tak, wszystko co jest trudne do wyjaśnienia, wszystkie zjawiska paranormalne tak ogólnie. Ja bym tyle mówił rzeczy na przykład takich siłą woli, potrafię, ale to jest tego, no gdzieś coś jadę tego i taką pracę też dziwną, ja wiem, no kurczę, no już jest ten czas, już powinien zadzwonić, Take telefon dzwoni, no myślałem o tobie, no mówię, no ja sobie też myślałem, nie, no i jest telefon i parę razy tak ogłoszenie, tak, i ogłoszenie dałem i tak w tym kiedy siedzimy, mówię, no kurde, nikt nie dzwoni, nic nie było i tego, i tak, no, to myśli, nie potrafię się tak, żeby skupić, ale gdzieś samo cię to przyjdzie, pyk, telefon dzwoni i ten, i to jest, nie, no i ostatnia taka sytuacja też była, no nie wiem, no przychodzi taka babka, przychodzi z tego, no socjalna taka, tu po wsi chodzi i nam do ludzi zagląda, no i taka fajna babka, no a chodzi tu po wsi cały czas taki, no lekko, no umysłowo taki niepełnosprawny. No cały dzień chodzi, no jak rano włoży gumioki, nie, i koszulę, no to tak cały dzień chodzi od tam i z powrotem bez sensu. No i go cześć, potrafi 30 razy cześć powiedzieć. No i ten, i tam się śmieją, że mówię, ten, tam taki sąsiad mówi, wiesz czemu jego matka kozy sprzedała? A ja mówię, czemu? No nie pytaj. No i do takiej, no on jak widzi jakąś kotęstwo, no, on potrafi tych kocików przegonić nawet, nie? No to naprawdę, to jest wyższa sztuka, a oni przed nim uciekają. No i on tak, ta babka z opieki też go zna, bo tam do niego chodzi, no i wie jaki on jest taki, no upierdliwy, nie? No i tak widzę, że ona tu idzie, po ulicy, nie? I gada tu przy furtce i no jeszcze wtedy z tą plasterką moją, bo tam się zwali, no i gadają, i ja mówię, Henio, synek, no, ty patrz, mówię, teraz nią gada, matka z tą gada, nie? Ja mówię, teraz mówię, żeby Leszek przyszedł, nie mam, Leszek jest. A ja mówię, ściskamy dłonie, skupiamy się, żeby... tak, że przez okno, coś zrobić się, że ją tam atakuje. Bo to nie mógł uwierzyć w to, że tak, no przypadek to był na pewno, no ale ja tu nie widziałem jego, że widziałem nic, bo on przyszedł z drugiej strony domu, więc tak go ściągnąłem. Drugi taki przypadek, idę tak po prostu z toalety, wracam i to tak kuśtykam, podpieram się trochę o synka, na kołtek się rozłożył na tym miejscu, gdzie zawsze siadam na kanapie, nie? I sobie leży rozwalony cały, nie? I ten mówi, no bo ja tak niepełnie stoję, synek mówi, czekaj, go zrzucę. Nie, mówię, nie rzucę go. Ja miałem taki sam wypadek, ja mówię, patrz, ja jej powiem i ona zejdzie, ja mówię, a teraz, mówię, Kicia wstanie i zejdzie mi z łóżka, bo ja chciałem usiąść. Kot dźwignął głowę, popatrzył, otwarł oczy, wstał, poszedł, nie? Mówi, niemożliwe, nie? No, ale jak chcę, no to tego nie potrafię powtórzyć, ale to same z siebie czasami wychodzi, no i takie rzeczy. Ja przez pewien okres życia miałem coś takiego, że jeździłem placówkami, bo nikogo znajomego nie chciałem narażać na takie coś, bo po prostu sztuczki ściągałem na siebie jakieś straszne. Inaczej, nie sztuczki, tylko po prostu kierowcę tak jakoś zaaferowałem, nie wiem, jakiś taki wpływ wiedziałem, że mam, podświadomy, że on się nie potrafi na drodze skupić, no i numery wywalał i po prostu, no chyba to półtora roku trwało, ja się bałem kimkolwiek wziąć, bo gdzieś odrapał auto przy tego jakiś numer, no ja gdzieś już musiałem jechać, to byłem wziąć taksówkę, mówię, to mi tam taksówkarz mi to wisi, to ten, nie. I to jest często gęsto wypadki, jak są na drodze, to ja je widzę na chwilę przed, co się dzieje, nie. I potem za chwilę jest wypadek, no ale to nie wiem, tego nie umiem kontrolować, no ale... Coś mi świta, że chyba coś podobnego miał słynny jasnowidz ojciec Andrzej Czesław Klimuszko. W swojej książce opisywał takie przypadki. Widział jakoś jakimś innym zmysłem wypadek tuż obok budynku, w którym aktualnie przebywał. No i słyszy jakieś coś tam się dzieje, schodzi i rzeczywiście okazało się, że robotnikowi na przykład jakiemuś rękę urwało. No, ale on tu potrafił tak kontrolować, ja tego nie do końca umiał to kontrolować. To jest takie było wkurzające trochę dla niego też, coś takiego wkurzającego, że wie, że coś się stanie, ale nie jest w stanie tego, miał taką świadomość, że nie jest w stanie temu zapobiec. Tak. I najgorsze to jest to, że jak cokolwiek człowiek próbuje temu przeciwdziałać, to zniknie ta świadomość, że to się zaraz wymiesza. Ale ja tu staram się w ogóle po prostu wyłączać myśli, coś takiego jak wyłączanie myśli, czasami się coś gdzieś, jakaś muzyka wkręciła na całej słowie, gdzieś człowiek, kurde, zasnął się, tam chlapło i muzyka na słowie, i ta muzyka grała na drugi dzień, grała w głowie, tego nie szło wyłączyć, to było okropne. I wtedy wyłączałem myśli, jak próbowałem się zrzemnąć na chwilę. I tak samo ja w tym, ja naprawdę, ja wiem, że potrafię ściągać pecha takiego, kurde, że powiem tak, inaczej, 5 lat czy 6 lat nie miałem dowodów rejestracyjnego do samochodu, bo zabrali mi tam auto, miałem nieprzerejestrowane i tak jeździłem bez przeglądu przez 5 lat. Dziennie robiłem około 200-300 kilometrów. Byłem pewny, że mnie nie zatrzymią, nie? I jeździłem spokojnie, normalnie tego wiadomo, ale te same drogi codziennie człowiek pokonywał. Wiedziałem, że jest fartowne auto i w ogóle tego. Gdzieś nagle się załamało i ja się bałem do sklepu jechać 2 kilometry, bo zatrzymią mnie, okaże się 5 lat bez dowodu, a w gazecie napiszą, że takim trudem człowiek jeździ i takie tam głupoty. I tamten mijał ten okres tego lęku, i później znowu spokój normalnie i a potem za czasami gdzieś też czułem, że coś będzie nie tak, i zdarzały się 3-4 kontrole w tygodniu, to ja mówię, ile razy mnie możecie zatrzymywać, nie? I to w różnych miejscach tam polskie, to mówię, że to jeden i ten sam, i wiem, że mam jakiś problem w tym, jakby to powiedzieć, czuję, że coś, nie wiem, ja był jakiś opętany jestem, albo cholera, wie co. Nie chcę brnąć dalej tam te tematy pod względem takim, żeby się bardziej zagłębiać w tym necie, mógł jakieś próby robić, unikam czegoś takiego jak wywoływanie duchów czy coś, bo wiem, że w pewnym momencie jestem w stanie takie rzeczy zrobić, że tak na pół świadomie, że boję się tego, po prostu się boję, nie? No właśnie, ja mam takie pytanie, tutaj sobie zapisałem, jak pan opowiadał o tych spotkaniach z tymi istotami w sypialni. Jak pan tak ogólnie podchodzi do tematu duchów, demonów i innych tego typu rzeczy? Szczerze, mnie się to, kurczę, zmienia troszkę. O tyle mi się to zmienia, że tak, w duchy jest, kurczę, powiem tak, zawsze tam babcia straszyła, tak wiadomo, z tego, duszyczki przyjdą, bo coś tam, i tego, albo do lasu nie chodź, powodzicie w lesie, wodnik cię tam jakiś złapie i cię utopi, albo powodzi, co te powodzi w lesie, nie? Zobaczysz, powodzi cię w lesie, nie łaź do lasa. Ja się wychowałem całe dzieciństwo w lesie, można powiedzieć, bo w Katowicach to wiadomo, że mieszkało, ale każdy weekend tam na ten ośrodek, i non-stop w lesie chodziłem. Ja byłem typem takim samotnym. Jak tam koledzy tam motor w 5 składali, to ja sobie wolałem ten motor sam składać, czy samochód tam miałem taki, sobie kupiłem za mało lata, się go robiłem. Nigdy nie lubiłem towarzystwa, bo się po prostu skupić nie mogłem, nie? Albo się głupoty pierdoły gada, albo się robi. Ja miałem ciężko się skupić na czymś, bo ktoś mnie zagadał, to już traciłem koncentrację. I w lesie tyle czasu spędzałem, naprawdę dużo, że to praktycznie, czy nie było, to musiałem latać po lesie. I nigdy się nie zgubiłem, nigdy nie miałem odcinki, chodziłem takie konkretne, nawet po 10 kilometrów od domu. Miałem taką orientację w pewnym momencie, jak gdzieś tam coś źle było, wyszedłem pod linię, to wiedziałem pod linią, aha, w ciach i wracam do domu, nie? Bo linia mnie zawsze przyprowadziła do tego ośrodka, nie? Jak pod tą linią na picia, ale przyprowadzicie. Jak my się tu przyprowadzili, Kurczę, no jak lubiłem polecieć, jak wszedłem tu ten lazo, mi się taki dziwny wydaje, taki, nie wiem, no jakby takie dziwne te mchy, takie na śmieciach, na kamieniach, no mi tu sąsiad to trochę wytłumaczył, że mój wykupły na śmieci to oni mają tutaj od 10 lat, no to wszystko gdzie się do lasu wyrzucało, nie, to też tak, no ja strasznie nie lubię śmieci w lesie, jak ja widzę, to mnie to aż szczepie. No i poszedłem do tego lasu, no prosty las, tu niedaleko, tu polanka, tu ten opanowane takie mięso, łąki takie za jakieś tam 500 metrów. No i w pewnym momencie gdzieś wpadłem takie kółko, że zacząłem chodzić no chyba 2 czy 3 godziny i nie mogłem z lasu wyjść. To słyszałem wiochę, słyszałem jak psy szczekają, jak czasami auto zatrąbiło, nie mogłem do domu wrócić i nie wiem, coś takiego to było... I też zacząłem wierzyć w takie różne rzeczy właśnie, nie wtedy, że rzeczywiście może są jakieś duchy, no powiem, no na oglądaniu tych programów różnych takich, tych typu tam, no to tam gdzie ducha wyganiają, na przykład w Jaworznie ten gość, to on był bardzo autentyczny, taki ten nawiedzony dom w Wieleniu, czy tam słyszał o tym domu. Tam później się niby okazało, że to tam właściciel próbował kasę na tym zarobić, ale w demony to powiem, nie ukrywam, no wierzę, bo taką literaturę cięższą sięgałem czasami, audio oczywiście, no lektur też tutaj nie za bardzo lubię, ale ten i powiem szczerze, że z tymi demonami wszystko tak wierzyłem w to, no i nie mówię, że nie wierzę, bo widziałem no te na filmach te niby realne opętania, no czego to jest, nie wierzę, żeby ludzki mózg takie rzeczy potrafił zrobić, żeby sam się, no ja bardziej w UFO wierzę, ale w złe moce też, to w demony w takie te tak samo. Wiem, że miałem takie, ale to był chyba sen, z taką postacią miałem spotkanie, ale to nie wiem, czy to był sen, czy jakiś stan taki ciężki, że w tej postaci no, taka miłość biła, takie miłość, uwielbienie, podziw, no nie wiem jak to nazwać, ale to było coś to takiego nie do pisania po prostu. Taka mądrość, no to aż się mózg gotował, że dzisiaj jakbym głowę do mikrofalówki wsadził, no. To było takie jakieś uczucie, że nie do pojęcia i to telepatyczny przekaz taki, no tak bym to można powiedzieć, jak jasnowidzem gada, mówi wiesz co, a drugie no wiem, no to tak samo to ta relacja była i to takie kurczę. Powiem szczerze, że też myślałem, że gdzieś tam przed Bogiem to ja, bo coś, no ale nie wiem, czy to był sen, czy to wróciło, czy to był jakiś stan po pijaku, ale było to takie, że no to mnie dawało później mi kurczę żyć przez jakiś czas. No a miałem właśnie miałem też takie coś, że bo ja po prostu we śnie się potrafię wybudzić, dlatego sobie zdaję sprawę, że na przykład jak czymś tam zaczynam, jakimś tam typu właśnie, no demonem można powiedzieć, nie no, ale to potem jest to jakiś byt, ale to demona nie znam, bo jak czytałem o demonach, to mają potężną moc po prostu, nie? I wiem, że potrafię się jak wykrzywić i się wybudzam. No a tutaj takie robiłem fikołki, się można powiedzieć na tapczanie z tym wybudzaniem i się nie dało, nie? I byłem pewny, że nie żyję, że jestem innej świadomości, nie? No i to tak trwało, ja wiem, może na moje z pół godziny to wybudzanie i takie miałem uczucie, że coś odeszło i wtedy wstałem i mówię, no nie wiem, co się działo, kurczę. Tabletki na serce łykam takie różne te i może tabletki nie wziąłem wczoraj, bo to jest, ale to by się takie rzeczy nie działy, nie? No, dlatego nie wiem, no nie potrafię tego z tym UFO rozróżnić właśnie. No a właśnie chciałem jeszcze dodać o tym wychodzeniu OOBE, nie, coś ciała, co tam, ojej, każdy wychodzi, co oni to na mnie kombinują. Powiem, mając chyba, nie wiem, teraz 12 czy 13 lat, też się tam gdzieś doczytałem, bo to doczytałem, bo wujek mój tu miał całe mieszkanie książek, on takich, no czytał, no wszędzie książki, nie miał żony, nie miał tego, wszędzie książki w pokoju. No gdzieś tam jakąś taką książkę mi dał, zawsze przychodził, to książki dawał, no dają jak wtedy tej książki, ale jeszcze posmarował na to tam 5000 Chopinem, no to już podkład był, no to dzieci zadowolone. No to tam obiecałem wujkowi, że poczytam, nie? No i tak mnie to o tym wychodzeniu z ciała. Nie tak jak ludzie mówią, że tam policzyć do 10 tego, oddech tego, coś tam zaczyna się część i już sobie może chodzić. Ja teraz próbowałem, znaczy też próbowałem teraz ostatnio, ale nie wychodzi mi to, nie ukrywam, że próbowałem parę razy tak jak niby tego, ale to nie ten, bardziej się zlękłem tego, bo tam ktoś powiedział, że jak ktoś jest słaby psychicznie, to po prostu może coś przyprowadzić za sobą i coś się podklei No, jak ktoś jest słaby psychicznie, to może mu się zmaterializować w tym stanie lęk jakiś tam ukryty i to może się wtedy skończyć dosyć sporym przerażeniem. No właśnie, ale jest tak jak we śnie, to o czym myślimy, to co mamy zakodowane w podświadomości, w głowie, to nam się zmaterializuje po prostu. No właśnie, ja wiem, że to dlatego ja staram się tak ogólnie o niczym nie myśleć, bo ja mam takie wrażenie, że mi się materializuje tylko najgorsze rzeczy. Ale z drugiej strony też ludzie się pytali mnie, czemu ty masz takie podejście do życia, takie wszystko w dupie masz i w ogóle przesadzać, tam się przejmują, lecą do tego, nie? Po prostu miałem na wszystko mam całe życie zwalone i nie mam takich jakichś przejęć, no ale takie rzeczy mnie przerażają właśnie, że no nie wiem jak to powiedzieć, ale no pewne rzeczy no, boję się, żeby się nie materializowały, bo wiem, że jestem w stanie coś ściągnąć po prostu jakoś tak tego. A najgorsze to jest to, że tylko najbardziej się boję o te rzeczy, które są złe, bo tych dobrych, no to wiadomo, no człowiek nie widzi dobrych rzeczy, nie, jak się mu zdarzają, nie? No ale ja też tak mówię, no jak ja tak wszystko lewam, a jeszcze funkcjonuje, no to się tak ludzie dziwią, no. No bo jakoś, ja mówię, zawsze jakoś jest przecież, nie, no jakoś zawsze musi być, nie? No a to, a tamto, a czemu tego, nie? A ludzie przeżywają tam, znają, że bo ty na wózku jeździsz teraz, nie, no to jeżdżę na wózku, ale potrafię wstać i przejść parę kroków, no i takie jest moje jeżdżenie na wózku. No, no ja sobie dobrze ludzie nie mają gorzej, nie, no są tacy, co mają naprawdę tragedię w życiu a ja cały czas wierzę, że po prostu, no stanę, coś mi się poprawi, bo lekarza się nie mogłem doczekać teraz przez pół roku. No człowiek te złe rzeczy widzi i wiem, że mam taką moc, po prostu, że potrafię coś tam, ale nie potrafię tego kontrolować i się tego boję i naprawdę, no chciałem jakiegoś kontaktu, szukałem jakiegoś, no nie wiem, ciekawego pozaziemskiego, żeby mieć jakieś informacje, jakieś takie, no nie czarujmy się, najbardziej mnie interesuje temat lewitacji, no to nie wiem, czy to jest prawdziwe, czy nieprawdziwe, no, ale nie lewitacja bardzo ciągnie, no, a antygrawitacja to z tym jest związane, no wierzę, że jest jakiś prosty na to sposób, a nie tylko wszystko podparte matematyką, bo ja mam takie głupie myślenie, że wiadomo, no ludzie sobie tu pododają, nie? A ja wiem bez liczenia, że na przykład coś ma być tak, nie? I koniec. I właśnie ta lewitacja mnie tak troszkę kurczę, lewitacja, antygrawitacja, no bo lewitacja, no to wiadomo, no chodzi o to, że jak człowiek ma problemy z chodzeniem, no to chciałby być leki. No, lewitować ja sobie mogę, wiem jak to jest mniej więcej w kosmosie, jak tam są w tych statkach, nie? To ja sobie dokładnie zdaję z tego sprawę, wiem jak to jest, bo przy mojej wadze to ja wchodzę do wody, po prostu do jeziora, to no nie zatonę po prostu, nie? No nie muszę pływać, nie muszę ruszać, mogę powietrze wypuścić i ja śpię na wodzie no ale ja po prostu wchodzę do wody, to unoszę się tak jakbym był w próżni, no to można powiedzieć, że wiem jakie to jest uczucie, nie muszę w kosmos lecieć, no no bo wiadomo, chudy człowiek to idzie na dno, więc musi pływać, nie, żeby spłynąć, no ja nie jestem za chudy, no to tak to wygląda. Dlatego u mnie już ten temat odpada jako pod względem tego, że nie chcę spływać, tylko próbuję rozszyfrować, czy idę jakoś to zastosować w normalnym życiu, czy to idę jakoś osiągnąć, no i tam też oglądałem takie rzeczy, no ale chodzi mi o tą moc tych ufoków, bo tam wszyscy mówią po promieniu, go porwał tego, nie no i mówię, no to mnie nie chcą porwać, bo promień za słaby, albo co? No i to tak w tym względzie, że no strasznie mnie ciągło właśnie kiedyś do tego, żeby no liczyłem na jakieś takie, no coś ciekawego do tego wyjdzie, no a potem wtedy, po tym uderzeniu takim w głowę, po tym szlagu takim, no to jakby mnie koń kopnął, nie, w tą głowę wtedy, jak to było, czy na pewno chcesz kurwa wiedzieć, nie, i ten głowik, i to takie, kurczę, no wracam do tego, co naprawdę. No i się wyleciałem z tego, no i potem tak już bardziej zacząłem się duchami interesować, aniżeli tym, nie. No, O, powiem jeszcze tak, że nie wiem, też tu takie przypadki, no siedzi człowiek cały dzień w domu, no kurczę ten. Wiem, że kota wywaliłem za okno, no to kot jest za oknem, okna reszta są zamknięte, tylko te przy mnie, no bo wiadomo, jak nie wstawałem tyle czasu, no słyszę, że ktoś chodzi po kuchni, słyszę, że ktoś jest w drugim pokoju, bo drzwi nie mam, tylko fotelne. Słyszę to po prostu obecność. Mogło być, nie tak bardzo wyczuwałem, co też coś takiego było, ale słyszałem, nie? No, ale nie chciałem się ani kontaktu nawiązać, nic, ani przekonywać, że tam coś jest, tylko po prostu wolałem odbić i mieć święty spokój. No i myszy po prostu, nawet jak mysz przeleci, bo co myszy zdarzają się, to ona nie robi takiego hałasu. Wiem, że nikogo w domu nie ma, no to coś jest, kurczę, nie tak, nie. Nikt mi naprawdę nie wejdzie, przykładowo, że wejdzie do domu, bo mam psa takiego owczarka środkowo-azjatyckiego, no to raczej tu każdy, kto się do bramy zbliża, no to ja po pierwsze słyszę, a po drugie, no raczej każdy sobie daje spokój, więc no, trzy osoby tylko mogą wejść maksymalnie i nikogo innego on nie wpuści, nie, bo te trzy osoby znam. No i no tak, no ale pomijając ten fakt, no czułem, że to jest i później tych programy, co o duchach takiej, nawet z tym właśnie w tej Hucie Katowice, co o tym gość opowiadał, że ten smród taki poczuł. I ochłodzenie i ten smród, że tego. Ja to często słyszałem. Też miałem takie coś. Raz takie zimno mnie obleciało, ale to się przebudziłem tak w nocy czy coś i mnie obleciało straszne zimno i smród taki, ale okropny smród taki. No ale nie wiem, no wytłumaczyłem sobie to tak, że zimne powietrze mnie opływało, bo tu okno mam takie, jestem na wysokości okna i jak zimne noce są, to czuję, jak te powietrze po prostu przepływa przez parapet, przez dół okna i one spływa, ta struga tego powietrza przeze mnie i no bo jest zimne, no idzie do ziemi i po ziemi idzie do kominka. I nie, no bo tu po prostu jest taki dziwny ciąg powietrza, że na przykład w ulicy ktoś zapali papierosa, ja to za chwilę wyczuwam, nie? No i tak sobie wytłumaczyłem, że pies mógł bąka puścić i tak śmierdziało, że się obudziłem, bo czasami jak się narzę, nie wiadomo, tam co coś wykopię, to potem jest taki smród. No i to zimno z tego powietrza, ale cały byłem zlęknięty i nie wiem dlaczego. A jeszcze chciałem właśnie zwrócić uwagę na to, że Niemcy, i to rzadko się to zdarza, bardzo rzadko, może 5-6 razy, no może tyle, co pamiętam, takie sny, co żal jest, ale taki ogromny żal, ale to jest taki żal się robi, to jest nie do pisania. To nie wiem, czy to mnie coś wtedy nawiedzało, czy coś, ale no we śnie normalnie, no obudziłem się i się, no przez 2 godziny się nie może jeszcze oczątać z tego żalu takiego. I nie wiem, co to jest, ale wiem, że też niby jak się gdzieś duch pojawia, to się robi. Ale wtedy nie było, że jakiś duch mi się tam gdzieś w nocy nawet coś śniło, ale ten żal, taki ogromny żal, taki, to jest takie uczucie paskudne dla człowieka, że tego się nie da opisać. No ale chciałem jeszcze wrócić do tego faktu, z tego OOBE tu tam wszyscy wychodzą. No ja to próbowałem, jak miałem, no tak chyba 12-13 lat, poczytałem o tym, tam troszkę takie też rzeczy i wyczytałem, że po prostu trzeba zwalniać oddech przez tam 2-3 godziny, żeby zwalniać oddech. No ja akurat byłem w domu, w szkole nie byłem, rodzice byli w pracy, coś mi tam dolegało, nie wiem, czy miałem nogę przewodajże, czy coś, chyba tak. No i przeleżę i zwalniam sobie ten oddech i oddycham coraz wolniej i to trwało chyba 2 godziny, taki byłem zawzięty wtedy na to. I rzeczywiście można powiedzieć, że już prawie jakieś takie dziwne rzeczy się, nie chcę teraz kłamać, bo wiem, ale wiem, że coś bardzo dziwnego się podziało i się po prostu odzyskałem świadomość, jakby, ale nie mogłem po prostu się jakby dojść do siebie, tak jakiś byłem jakby za szybą przyklejony czy coś, bo tam później doczytałem, że zwolniłem oddech, wszystko i temperatura ciała mi spadła tam, nie wiem teraz ile, ale dosyć dużo i zanim to wszystko odzyskałem z powrotem, to kurczę, to trwało to chyba z parę godzin, nie? No i już tego nie praktykowałem nigdy więcej, bo tam było coś takiego, że jeżeli ktoś by wszedł w danym czasie, przeszkodził, to może się coś stać. No a w sumie młody wiek miałem wtedy, no to już jakoś tak, no nie doszło, nie wiem, może później okazji więcej, żeby wiedzieć, że nikt nie przyjdzie, nie? No to taka jedna z bardziej chyba hardkorowych metod na osiągnięcie tego stanu. No I tak wtedy się o tym nie mówiłem, nie było internetu, w telewizji nie mówiłem, tylko w książkach to było. No i ja to mówię właśnie tej książce od wujka zacząłem, że to się wychodzi z ciała, tylko no, trzeba po prostu zwolnić oddech, funkcje życiowe praktycznie do minimum wtedy się zwalniają. Serce zaczyna bić bodajże tam jedno jest uderzenie na ileś tam, nie? No i rzeczywiście to pamiętam, że to serce mi tak bardzo wolno biło po prostu i ten oddech, no nie musiałem oddychać, no w pewnym momencie takie odczucie miałem. To jest takie, na przykład jak pod wodą, jak nurkuję, no teraz tego już nie stosuję jeszcze, jak trochę młodszy bym, to po prostu płynęło się pod wodą ileś, no tam z kimś zakładamy się ile popłyniemy, no to nurkowałem, ja zawsze pod dnie, bo ludzie tak nurkują, że dupa na wierzchu i nogi, a łeb pod wodą i nurkuję, no a ja zawsze pod dnie sobie lubiłem iść, no a żeby pod nie iść, no to jest za dużo człowiek powietrza nie może wziąć. No to tak na pół zbrałem powietrza, no i wtedy, no już chudy wtedy byłem, no i wtedy wiadomo, no rękami się tak ruszało, że pod nie zawsze pływałem. No i w pewnym momencie takiego płynięcia, tak ręce zacząłem dziwnie boleć, tak żyły jakby się naciągały i takie piszczenie się zaczyna w uszach. I jestem w stanie właśnie, to już nie potrzebowałem powietrza wtedy, nie? Mogłem się płynąć, tylko że zdawałem sobie sprawę, że jak wypłynę na górę, a będzie głęboko, to się utopię po prostu, nie? No i wiedziałem, że miałem tam odcinek ileś tam przepłynąć i będę na drugim brzegu. No i wtedy dociągałem na ten drugi brzeg i dobijałem do brzegu praktycznie, można powiedzieć, po tym i wypływałem i no i tak chyba leżałem z 10 minut, żeby dojść do siebie, bo to nie wiem, czy to się nazywa ta dekompresja, czy coś takiego chyba, ale to jest takie właśnie, no ale wtedy jest, no zupełnie człowiek powietrza nie potrzebuje, nie? Tak się przynajmniej wydaje, ale gdzieś w głowie siedzi, że jak to za długo potrwa, to będą jaja, no i tak to wtedy później skręciłem sobie wszystko, no to zacząłem ćwiczyć z tym oddechem, no nie było, nie powiem, że nie to, że przydłużałem się od razu, tylko po prostu wolniej, no i no takie przygody, no po prostu może to już jest to taki trochę popierdolony jestem, można powiedzieć, ale tak nie chcę zagadywać moimi takimi głupotami też, że tak powiem, nie głupotami, ale to tak chciałem podsumowując powiedzieć, że no można powiedzieć, że byłem w niebie, byłem w piekle, bo piekło też gdzieś jakieś tam kurcze, no takie może nie takie jak mówią, ale coś takiego okropnego. Nie wiem, czy to zrobię się. Staram się nie oglądać filmów takich okropnych, takich jakichś horrorów, takich popieprzonych, bo to było obrzydliwe, nie straszne, co niefajne takie, no i tyle, nie? No a prawderka to tak. Ale też działałem też dosyć na podświadomość, jak się tak dłużej wystawi na tego typu produkcje. No tak, powiem szczerze, że na pewno, no bo to tak da, ale ja akurat jestem na to wybitnie odporny, tylko tyle, że później mi się czasami głupoty jakieś takie śnią, nie tyle, że mnie to straszy, tylko że to widzę, no i to. Ja na przykład za dziecka miałem coś takiego, chodziliśmy tam taką drogę miał ojciec, chodził do takiego kolegi, tam zawsze jakieś szkoły, nie, czy klasy, to no mniejsza z tym. I chodziliśmy tą drogą dosyć często, no i w Katowicach. I tam była ubojnia drobiu, tam w samym centrum na Mikołowskiej. Nie drobiu, tylko no ogólnie ubojnia tam bydła była tego. I tam te zwierzęta tak, no słyszałem, jak buczały i ten zapach taki tych odchodów, tego wszystkiego, ale to wszystko za takim górem było i to takie dziwne było dla mnie, no. Wychowałem się tak troszkę tu na wsi, można powiedzieć tam na tym. Wiedziałem, jak się wieprzka zabija, jak tego, no to tam dla mnie to była atrakcja, że kiebasy się narobiła, a nie myślał człowiek o tym, że tam zwierzę cierpi czy coś, tylko że kiebasa będzie wędzenie. A tu jak przechodziłem, no to taki miałem jakiś taki... I później tam droga moja często gęsto bywała, też jak katoliteńskie. I dziwnie mi się chodziło tą drogą. I powiem teraz tak, że kurczę, że często mam też sny takie, nie często, ale to jakiś czas, że gdzieś idę jakąś ulicą, ale nie tamtą, tylko podobną do niej. Można powiedzieć, że w sumie całkiem niedaleko, gdzie wchodzę w ulicę, tam wszędzie krowy, kawałki leżą takie porozcinane, wszędzie mięso na kupie, wszędzie się krew leje. Tam jacyś, kurczę, no ci masaże chodzą niby, ale jakby coś z tym nie radzili. To wszystko tak leży, do sklepów chodzą, wszędzie mięcho, wszędzie takie, nie wiem, jakby to coś, jakiejś tragedii, coś. I można powiedzieć, jeden ten sam sen mnie nawiedza właśnie. No ale to chyba z dzieciństwa, przypuszczam, gdzieś mi to wlazło i siedzi w głowie. Że ta ulica, że tam jest jakieś zło, że coś tam się dzieje, no jakieś, no po prostu jakaś moc może być, no rzeczywiście zła. No, ale biorąc pod uwagę, jak ludzie mówią na przykład, że jak jest miejsce złe, gdzieś śmierć była, nastąpiła, w związku z jakąś tragedią, jakimś czymś, to tam może straszyć, może być ten duch, nie? No ale to ja tak mówię, no to jakby tak rzeczywiście było, no to przecież w Oświęcimiu, no to tam powinny tory kolejowe latać, jakby rzeczywiście tam tyle ludzi zginęło w takim cierpieniu, no i się nie mówi, że tam coś nawiedza, no to z drugiej strony może i się nie wiem o tym, nie mam pojęcia, że tam coś nawiedza, no ale no tyle ludzi tam chodzi do Oświęcimia, no na wycieczki, ja to oczywiście szczerze nie byłem, no, bo jak widziałem już tam te piece z tego, to tak nie bardzo mi się robiło i dlatego wolałem sobie uniknąć tej wycieczki. No a ktoś tam mówił, bo ktoś umarł w domu czy coś, nie, i nagle straszy. No to jest takie raczej dla mnie niepojęte, no. Bardziej mi się wchłaniał w kwestii tej humanoidalnej, czy tam kosmitów, no bo jeżeli mają taką technikę tego, oni mogą każdą postać, mówią skórozmiennie czy coś, mogą tam każdą postać przybrać, więc jeżeli my się na przykład boimy jakiejś tam białej damy w piżamie, no to przecież to on może takie coś zrobić, nie? To nie jest powiedziane, że tam, no nóg jego nie widziałem, czy on się unosił czy coś, no bo tu akurat taka skrzyneczka stoi, więc tego nie widziałem, bo ta skrzynka mi zasłaniała, no ale te jakby małe ludziki jakby leciały, ale nie widziałem nóg, ale jakby biegły, to tak wyglądało. No dlatego, że się śpieszyły, no. To tak dziwnie wyglądało, jakby skakiwali mi na łóżko, a od łóżka jest jeszcze pół metra do parapetu. No a oni szli już prosto w kaloryfer i w ścianę w pół parapetu i tam częściowo i tak jakby się zapadali zaraz na tym za kaloryferem w dół. No, a to no właśnie, przypomniało mi się pytanie, które sobie zapisałem, gdy pan opowiadał pierwszy raz o tej historii z tymi istotami. Czy jakie pan miał odczucia wobec tych istot, szczególnie wobec tej dużej istoty? Czy zachodziła między wami jakaś komunikacja? Może jakieś, na myśli, odczuć? Szczerze, tak kurczę, nie chcę teraz skłamać, ale jak wracając do tego, to często gęsto, ale to miałem we snach bardziej, że czułem komunikację, że telepatyczną to jest takie normalne, a tutaj było coś takiego, tak, na pewno było połączenie telepatyczne, bo to na pewno była, ale to tak wyglądało na zasadzie wiemy, rozumiemy się, nie, ale nie gadamy ze sobą, a on tak jakby kazał mi nie ruszać się po prostu, żebym leżał i się po prostu nie ruszał. No i tyle, tak odczuwałem takie, ale to bardziej może zewnętrzne, żebym się o nic nie pytał. No i tak to wyglądało. Ale nie było czegoś takiego, że jakiś strach, jakieś przeciążenie, że się nie mogę ruszać czy coś. Nie, no raczej no mi się wydawało, że mogę wstać, ale no tego nie próbowałem, nie? Wolałem to po prostu jakby z głowy wyrzucić to wszystko, nie? Znaczy tego nie ma. No i rzeczywiście, no za chwilę to tak, no ci wyskoczyli, no a ten, no tak nie wiem, no tak jakby się albo zdematerializował, albo jakby się wycofał po prostu za futrynę. No tak to wyglądało. I tyle. No i potem wiadomo, no światło, telewizor, komputer, no i hejał, no zarosło, no i to takie, no, ale to wiem, że nie spałem, bo to na pewno nie spałem, bo no ja to zdaję sprawę kiedyś, no to tam widać mi się zdarzy gdzieś, że rzeczywiście, ale to rano przeważnie, no 8, 9, to rzeczywiście to mi się czasami zdarzy zasnąć i mam godzinę snu, a w nocy to kurczę, to ja powiem portierem do dziś był, bo. To w ogóle takie mam wrażenie, że przez te pana problemy ze snem, przez te wielorazowe spanie w ciągu dnia jest pan jakoś tak jakby zawieszony w pewnym sensie między światem snu a światem jawy, tak mi się wydaje. Znaczy się, no mam takie kurcze różne stany świadomości, ale to mi się bardziej wydaje, że ja w ogóle mam zwolniony jakiś taki, nie wiem, no tam coś z badania lekarskie miałem, to w ogóle stwierdzili, że już jestem trup, nie? Na szpitalu, ale to wina też była z tego alkoholu, ale w ciągu dnia to mam takie zaniki. No często, nie wiem, co tu robię, jak gdzieś jestem, nie? No kiedyś jak chodziłem jeszcze, biegałem, to takie ale po prostu no samochodem jak jadę teraz, to czasami się tak gdzieś budzę i nie wiem, co ja tu robię i po co jestem, gdzie, to i tak zaczynam sklejać fakty i nie wiem, jak się znalazłem i to często. Często mam tak, że czuję się jakbym był taki, no nie wiem, w słoiku zamknięty i w takiej bańce, nie? I po prostu jakby mnie ten świat nie interesował na zewnątrz w ogóle, tylko po prostu to jest ja jestem bezpieczna, a to się dzieje dookoła, to tak jakby mi się nie, po prostu nie dotyczyło. No i to takie no ale dzień spanie mnie nie męczy, więc nie mam takich za bardzo takich uchyłów, że coś mi się dzieje, więc nie wiem, no te nocki są przechlapane, no, nie, zdarzy się tam potem moment, że człowiek 2 godziny pośpi, 3, no ale to rzeczywiście to już muszę sobie dobrych ziół takich, kurde, na spanie narobić, takich jakichś typu te melisy, nie melisy, ale to ja tam jeszcze mieszam z ziołami, co sam zbieram, nie, i z miętami i tego, no i jest takie jeszcze zioło jaskółcze ziele, to tego tam się bierze po troszku, się łyka, bo to toksyczne jest, niby tam gdzieś wymyślili, no ale tam taki gość z internetu pokazywał, że tego całą szklanę wali na noc, cały słoik taki pełny tego nasypuje, zalewa i jak to wywali, to mówi, to śpi całą noc i... No i rzeczywiście, no zadziałało to raz, no drugi, ale już przeciwnie za bardzo, no i się człowiek przyzwyczaił do tego, no i tak, dlatego też naraz... A wiem jedną rzecz i to jestem przekonany dziś podświadomie, że no w ciemności zło się czai. No i to jest pewne, bo no wszyscy tam te przepowiednie no przyjdzie ciemność. Nawet gdzieś ostatnio było tak ktoś tam mówił, że żeby się przygotować, że przyjdą 3 dni ciemności, żeby zakleić okna kołdrami, kocami, pozamykać drzwi, uszczelnić domy i przez 3 dni nie będzie słońca i będą się różne rzeczy działy. Jak taka przepowiednia, i to miało już teraz jakoś bodajże, czy to minęło, ten termin, czy lada dzień, to jakoś ma być, nie wiem, no słyszałem coś takiego, no i że 3 dni, a później nastąpi światło, no i rzeczywiście, no każdy opowiada coś, że no ducha nikt w dzień nie widział, nie, no bo jest a w dzień UFO nie zobaczyć, nie, no a w nocy... A w nocy wszystko, no człowiek tak patrzy i ja też swego czasu stałem u góry, gdzieś tak jakoś wyszło, że nie wiem co było tutaj na dole, a tam mój piesek coś tam właśnie na podwórku próbuje przewrócić, no to jest dynem, mówię, coś tam się... Chodzi o to, że stałem dobrze na górze, no te schodki takie wątkie tam w tym pokoju u góry dziecka, bo on się tam sam boi spać, bo coś tam do tego, no i no mówię, no to siedziałem tak do 12, do 1 na dole, patrzyłem na telewizor, tam spał z matką u góry. No ja tak sobie drinkowałem, a już czuję, że w nogach, że tak kurczę, no już jest naprawdę ten, a wiem, że muszę iść na górę spać, bo tutaj na dole mówię, będzie rano zimno, bo w kominku jak się wypala, to potem a tam u góry jest ciepło cały czas. No i tak kilkanaście razy miałem, tak więcej może nawet, po prostu już zawsze koło 12 pierwszej wracałem, koło 2. I po schodach, i wchodziłem po schodach, ja tam, no nie powiem, na czworakach wchodziłem, żeby się po pierwsze nie walnąć o to obniżenie, no a dla bezpieczeństwa swojego, żeby nie wpaść. No i coś mnie blokowało, ja wychodziłem na ostatni wschód, przed jakieś jakby, kurczę, no nie wiem, przejście mocy, blokuje mnie i tak wiem, na czerwono też wszystko widział i nie mogę przebić się do tego pokoju i to dużo razy mnie. No i później do tego pokoju wchodziłem, no i tam w pokoju było wszystko w porządku, normalnie nic się nie działo. No i gadałem tak z dzieciakiem, no i teraz starszy, bo ma 15 lat i mówi, że też nieraz miał takie, mówi, że coś go blokowało, mówi, nie mógł od coś, dosłownie z 1,5 do 2 metrów od, no tam góry, jak się schody kończą, do drzwi z jego pokoju. I mówi, coś go trzymało, że tak, no nie mógł iść po prostu, nie? Coś tego. On zawsze taki wystrachany był, no ale że tego, no był okres, że 1,5 roku do swojego pokoju nie wchodził, no to też był wystraszony, nie? No ja się wtedy napiłem, mówię, chodź, idziemy egzorcyzmy robić, nie? I tam babci na komunie pozbierał tych testamentów, tam różnych tego, i książek takich porozkładałem, mówię, wszędzie po całym pokoju, krzyżyki, no to takie były, porozstawiałem. Ja mówię, dobra, czekamy na demona, niech to przyjdzie, no i akurat nie przyszedł, jakoś nie miał czasu, czy coś może, no i potem, no, dyszek już też tam stał, tak jakoś po razie, no i teraz na razie tam siedzi. Mówił, że czasami się coś dziwnego dzieje, no ale to może tylko wiem dobrze, że jakby się coś działo dziwnego, to by wleciał, no. No teraz patrzę właśnie na zegarek, trzecia dochodzi, no to jest, no nie wiem, od iluś lat, to jest godzina, 5 minut w przód, 5 minut do tyłu, no nie ma szans, żebym spał i się nie obudził o tej godzinie w nocy. To już jest... standard u mnie, kurczę, to jakbym nie chciał, to wstanę za 5 albo 5 po, ale nie może być tak, że o wpół do trzeciej zasnę i o wpół do czwartej się obudzę, bo jeszcze tego praktycznie nie było. Nie wiem, czy to w łeb weszło to, że po prostu, że to jest jakaś godzina, kiedyś to przeżywałem, że to godzina demonów, a teraz bo, po prostu trzecia z nocy i tyle, no. Nie chcę tam wymyślać historii jakichś paranormalnych, no ale naprawdę z tą trzecią w nocy to mnie czasami denerwuje, bo się budzę i wiem, że jest trzecia w nocy i tyle, nie? No właśnie, no trzecia teraz w nocy minęła. No, ale akurat teraz tak nie śpię, no bo to ten, ale właśnie mam tak, że to po prostu, no jak próbuję zasnąć, no bo cały czas próbuję zasnąć, że ten, no to się obudzę o trzeciej, albo za dwie, za trzy trzecia, albo dwie po, ale przeważnie jak się budzę dwie, trzy trzecie, to coś jakby się działo i to się coś takiego dziwnego jest właśnie jakby ale po, nie za parę, tylko jakby coś zasnęłem się pomieszane było i ciągle taka świadomość dopiero tak strzypo widzę, patrzę, aha, ale już wcześniej jakby 2-3 minuty wcześniej coś jakieś głupoty, ale to, przepraszam, to wełbie może być chyba coś ułożone, no tego nie wnikam, no. W każdym razie nie ukrywam, że jakby coś tu teraz buchło pieprzło tak porządnie, to mi miał przeszczera było do prania i bo najgorsze to jest to, jak człowiek czeka. Ja na przykład petardami zawsze rzucałem, ale zawsze się bałem, po prostu czekałem na ten wybuch, jak wiedziałem, że jakaś konkretna taką, czy tam gdzieś ktoś przyniósł do szkoły taką naprawdę wielką, to nie był ten huk dla mnie straszny, tylko to oczekiwanie na ten huk. I to mnie właśnie, to jest taki mój problem. Jak właśnie z Agreska chodziłem tam przez las, taka drogę taką miałem po ciemku się do mnie zapuszczałem w las, no nie powiem, bo taki bojny byłem bardzo. To cały czas mi się wydawało, że ktoś za mną idzie. Wolałem się nie odwracać, wolałem nic. I nie było to pod względem, że tam jak matka, boczeńcy chodzą tutaj jakiś gdzieś tam się rozbierał przy drodze, wychodził, nie wiem tego, no i takie głupoty opowiadali, a ja się znowu bałem, że coś jakaś inna moc mnie złapie, taka, nie wiem, czy to się bałem o duchów, czy o kosmitów, no ale w każdym razie miałem takie lęki, no i po ciemku jak tam chodziłem przez taką drogą, to zawsze tam się bałem trochę tego, no teraz mi się czasem śni właśnie, no i autentycznie, no teraz miałem 2-3 dni temu sen taki, że coś tam czuję, że coś tam jest, ja mówię, idę dla jajec, nie? Mówię, no to się trochę pobawimy, nie? No i czuję, jak mnie to zaczyna oplatać, te pazury wbijać ten, nie? Ja to tam w łokci ładuję, w tyłu próbuję się wyzwać, ale czuję, wiem, że no wyzwać się nie mogę, ale wiem, że w każdej chwili się mogę obudzić i to opuszcza, nie? No i tak też się stało, nie stało się tak, że się obudziłem, tylko po prostu dowiedział, że się nie boję, no i to straciło się po prostu, te pazury przestały ten, nie? No najważniejsze się nie bać, najważniejsze się oswoić z tym wszystkim, żeby jakoś... Tak, no nie, dlatego ja się tym oswoiłem, ja miałem swojego taką rozgrywkę, jak tam na dole my mieszkali w takim drugim domu, no że pewnie tam troszkę to, na początku tak trochę strach, ale to zależało też od dnia. Że no po prostu tam no, dom taki kwadratowy, jednopiętrowy, nie? Na podpiwniczeniem takim wysokim. No i tam mnie zastanawiało, że tam pół piwnicy, tylko jest za pół nie ma. No i to tam, czy coś tam nie ma, no ale takie to mniejsza tym. I chodziło o to, że zresztą ten, co ja tu mieszkam, po nim to rodzina była, no bo to wszyscy praktycznie rodzina, no to te ludzie na tej wsi. I takie kurcze, leżę wieczorem i oglądałem sobie jakieś takie programy, właśnie telewizora my tam wtedy nie mieli, bo my nie brali telewizora, bo fotoprojektor, a ściana była biała i na całą ścianę się to wyświetlałem, co tam jakieś różne, tam sensacje XX wieku, takie te. No i potem przysypiam i słyszę głos siostry mojej. Kurczę, no też tam się z nią kupę czasu nie widziałem, nawet tam coś mi kłócili, się nie gadali. I słyszę głos siostry i jakby takie radio grało i te radio tak dziwnie jakby się powiększało, czy coś, taki dźwięk. I no i ten głos tej siostry, ja mówię, aha, będzie jazda, bo jest coś nie tak, nie? No i dopóki jeszcze się nie bałem, to ten, ale potem tak trochę gdzieś się, ale lekko tak wierzyłem, no i ciach od razu, dowalenie i no to jest takie, tam były takie, co kilka rodzajów, co przyciśnie, siedzi niby tego, a tutaj to było takie, szarpało to, nie? No i potem już mówię, nie będę ten, ktoś tam poszedł, nie wiem, drugi syn przyjechał jakoś tak, bo on starszy, przyjechał i tam spał sam w pokoju, mówił, że tam strasznie, nie? Taki znajomy tam mieszkał, mówił, że tam strasznie w tym pokoju, nie? No i ja mówię, kozak byłem trochę wypity, nie? Ale co tam będzie, zobaczymy, jak strasznie, nie? No i poszedłem. No i tak raz, no te zmory, no to ja to tak tłumaczę, to tam coś się dziwnego działo, gdyby światło tak się rozświetlało, przyciemniało, takie jasne, dziwne, różne. No ale to mógł być wszystko sen, no ale później zaczęło się tam, że to z piwnicy wychodzi, tam z piwnicy była rura z kaloryferu szła i komin był obok i z tego komina gdzieś tam lekko zapach ten z piwnicy zalatywał. Ja czułem, że tam moc jakaś wychodzi tam z tego dołu, gdzieś to tak jakieś to było dziwne przeczucie. No i tam głowę miałem z tamtej strony i rzeczywiście jakby to coś atakowało, to mnie ten, nie? No i ja to tak myślę, mówię, niech mnie to weźmie, podrzuci do góry trochę, nie? Poszarpie, może mnie uniesie, mówię, no zobaczymy, no ponad 200 kg, zobaczymy, czy mnie to uniesie, nie? No i nagle czuję, że nad łóżkiem się unoszę i tak góra, dół i takie pierdolnięcie o te łóżko, nie? Powrotem, nie? I ja mówię, no przecież jak rzeczywiście tak mówię, jakbym tak pierdolnął, no to jak powiem brzydko, to by ktoś to słyszał, nie? No ale też tam rodzinka to ma twardy, czołgiem można wjechać, to ten. No, ale później rano tak zaczynam to sklepać wszystko, patrzę, połamane mam takie, jakiś wstręt miałem, nie wiem co to było, jakieś takie plastikowe urządzenie, nie wiem teraz dokładnie co, ale wiem, że patrzę całe rozpieprzone, rozdeptane, jakby zgniecione. No i to mnie zastanowiło tylko, no mówię, przestawiłem, to pianę ustami na to nadep, to mnie trochę noga bolała, to bym poczuł coś albo coś, a czemu to zgniecione było, nie wiem jak to się stało. No ale w każdym razie wiem, że jak już chodziłem tam po prostu na imprezę, żeby powiedzieć tak, że ciekawe czy mnie dzisiaj pobuja, no to nic nie było z tego, bo musiał się człowiek gdzieś troszkę bać i na tym patencie teraz też jadę, tylko potrafię kontrolować strach, no ale czasami, no nie powiem, jest sytuacja, że człowiek gdzieś nie może nad tym zapanować, bo coś gdzieś się dziwnego wydarzy i człowiek się zwierzy i wtedy ta dziwna moc ma, już nad nami można powiedzieć, przewagę, nie? Także tutaj no, wiem, że smutno, ale to naprawdę, no mógłbym książkę napisać o tym, jakbym to pisał, ale to tak wszystko na bieżąco wychodzi, bo to tych historii, no naprawdę takich różnych miałem i dziwnymi mocami, no że byłem kupę. No rzeczywiście potencjał to na książkę jest, bo już przekroczyliśmy 2 godziny, ponad 2 godziny 20 minut. Nie będę już nudził, bo znam już dużo takich rzeczy, tylko nie jest w stanie sobie tego przypomnieć, ale no tego gdzieś ta dziecka, wiem, że miałem coś takiego, że mi się wydawało, że ale to by trzeba było hipnozą zrobić, że mnie gdzieś rzeczywiście ktoś prowadził i ja byłem w jakimś takim dziwnym miejscu i tu kojarzę coś takiego, tylko to też może być ze snów, no ale znów by mi się to nie wzięło. No niedawno prezentowałem tutaj w audycji Mówią Świadkowie w Radiu Paranormalium relację od słuchaczki, której właśnie bardzo wiele takich rzeczy ciekawych, powiedzmy, wyszło podczas hipnozy, takich, których no nie właśnie, pamiętała ja świadomie. Słyszałem właśnie, to słyszałem. I to tak myślę, że tego, no ale człowiek ma w ogóle takie głupoty nabite, że no nie jestem tam jakiś przesadu ani nic, no ale jakbym się rozgadał przed hipnozerem, to nie wiem, czy mnie zamkli wartkowie, czy bym poszedł siedzieć, czy cholera wypojeżdża. Dlatego nie wiem, no nie liczę, no włączam sobie czasami do snu taką autohipnozę, coś takiego i powiem tak, no można teraz puścić 2 razy, ale po iluś tam dniach słuchania tego codziennie do snu, na spokojny sen, na taki, na to, na tamto, no i jest głupie, to szkodzi, to na pewno szkodzi bardzo, bo to tak ryje psychikę, gdzieś coś w łeb wejdzie podświadomie i później no, ciężko jest zapanować nad tym, także tutaj też czasem przepuszczę, ale już uważam, nie? Na to. No ja na przykład mam coś takiego, że słucham z naszego radia też bardzo często i słucham i nie śpię, ale nagle nie słyszę, głos mi zanika i kurde, muszę się tak z powrotem i skupieniem z powrotem i na chwilę słyszę. że to nie wiem, czy to jest stan jakiejś zasypiania, czy jakiejś innej jakby nie wiem, też przejmowało, gdzieś inna uwaga nie wchodzi, ale słucham cały czas, wiem, że nie zasnę, zasnę to też tak, nie słucham, znaczy słyszę, ale zasypiam i rano wstaję i od nowa puszczam, nie? I tak, a gdzieś słyszę, aha, i tak, czy rano, tam za godzinę, no bo rano to ten, ale tu właśnie to jest takie, że zanika mi to i za chwilę znowu słyszę, zanika i za chwilę słyszę. I no takie, zaczęły mi się takie rzeczy dziać właśnie, jak klipy basy to słuchałem do snu, no, ale to takie, to większość durnych jest, że szkoda gadać, no i to takie już tam ludzie rzeczy wymyślają, że zawsze lepiej w coś troszkę wierzyć, aniżeli wszystko podparte tym, żeby zarobić. No jak ja patrzę na te wszystkie sztuczki, co pokazują w tych internetach, że tam ducha złapali na kamerę tego, to jest tam parę filmików rzeczywiście to nie do ruszenia, ale większe to jest wszystko to jest robione. Te gminy, to wszystko, no przecież prawdę mówiąc, jak ktoś zobaczy ducha, coś się stanie, to pierdolnie wszystkim nie ucieka, a nie leci i filmuje jeszcze, albo ten, nie? No takie głupoty. No nie ma mocnych, to są takie moce według mnie, że na to nie ma kozaka, żeby się nie bał po prostu, nie? Bo to nie od ludzi zależy, mi się wydaje, tylko o tej mocy, co tą energię nam przekazuje i człowieka potrafi to wystraszyć, nie? Jak to mówię, ja tam z zasady jakimś materiałem pokazującym rzekomo UFO, czy duchy też na YouTubie coraz mniej mam zaufania po prostu do tego typu rzeczy, bo to wszystko tak, praktycznie ustawione, rzadko coś takiego wartościowego naprawdę się trafia. Nie, to już jest bardzo ciężko i te wszystkie filmiki, no każdy, ile wyświetleń, tego, no wiadomo, że to jest pod publikę robię, no to dokładnie. No, coraz bardziej się starają to zrobić, żeby było wiarygodne, ale to tak średnio wychodzi. Tak, no, to jest tak, miałem jeszcze przypadki, no nie wiem, bardziej ja to już podklejam pod sen, no ale to wyłączenie mózgu, to wszystko pomieszanie, to nakręcanie, to nie wiem, nie chcę zanudzać, ale to naprawdę... No możemy kiedyś jeszcze się umówić na jakąś rozmowę na ten temat, bo już troszeczkę późno. Troszkę jest... Przypomnieć i popisać po prostu, bo no tak chyba będzie najlepiej. No, bo ja wrzucam takie z kontekstu, to mi akurat się przypomni, a wiem, że z dziecka miałem też takie dziwne przypadki, też takie cięższe, można powiedzieć, ale teraz nie jestem w stanie tego posklejać, bo ten, no. Znaczy, jak nie zgłupieję całkiem, bo rzeczywiście, no mam ciężkie stany psychiczne, to na pewno porozmawiamy, bo też gdzieś wiem jedną rzecz, że najgorsze to jest że ja się najbardziej boję pierwszej rzeczy, to się boję oślepnięcia, a drugiej rzeczy się boję się zgubić. No i boję się też tego, że jak nie wiem po prostu, że ja sobie już tak kombinowałem, że śmierć kliniczną będę miał, coś mi się stanie, że będę śpiący, nie wiem co tu wymyśleć, czy mają mnie dobić, czy wybudzać, próbować, no bo to jest to, bo żyć w niemocy i leżeć i to przerabiałem to już i wiem co to jest, jak się nic nie może zrobić, czy jest w takiej zawiesi myślowej, to nie życzę tego nikomu. I to by było na tyle w 25. już odcinku podcastu Mówią Świadkowie. Zanim udacie się Państwo na spoczynek, jeszcze parę słów zapowiedzi. Otóż rok 2021 prawdopodobnie otworzymy paroma odcinkami Mówią Świadkowie, które będą w całości wypełnione krótszymi doniesieniami o obserwacjach UFO. Będzie m.in. o niedawnej obserwacji, a nawet zarejestrowaniu na wideo dziwnych obiektów świetlnych nad Bukowiną Tatrzańską na początku grudnia 2020 roku. Zapowiada się więc dla fascynatów ufologii ciekawy początek nowego roku. A tymczasem dziękuję za uwagę. Mówił do Państwa Marek Sękiewicz. Radio Paranormalium, paranormalny głos w Twoim domu. Dobranoc i do usłyszenia w kolejnych audycjach emitowanych na naszej antenie. Śledźcie zapowiedzi na www.paranormalium.pl oraz na naszych profilach na portalach społecznościowych. Tych z Państwa, którzy przeżyli coś nietypowego i chcieliby nam o tym opowiedzieć, zapraszamy do kontaktu. Nasze numery telefonów to stacjonarne 32 746 0008, 32 746 0008, komórkowy 530 620 493, 530 620 493, Skype radio.paranormalium.pl radio.paranormalium.pl, numer gadu-gadu 36 08 80 02, 36 08 80 02. Można również kontaktować się za pośrednictwem naszego fanpage'a na Facebooku pod adresem facebook.com/Radio Paranormalium. Czekamy także na Państwa e-maile pod adresem radio@paranormalium.pl, radio@paranormalium.pl. W razie gdyby pod naszymi telefonami nikt nie dyżurował, istnieje możliwość nagrania wiadomości głosowej. Bardzo serdecznie prosimy sprecyzować, w jakiej sprawie chcą się Państwo z nami skontaktować. Słuchaczy dzwoniących z numerów zastrzeżonych prosimy ponadto o podanie numeru, na który mamy oddzwonić. Wszystkim świadkom gwarantujemy pełną anonimowość.